Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry wszystkim. Chciałam zaprosić na konferencję, która została zorganizowana przez IPN i odbywa się w IPN Przystanek Historia w Warszawie. Konferencja jest z okazji 80. rocznicy pierwszego transportu polskich więźniów do KL Auschwitz. Data jest wyjściowa 14 czerwiec 1940 rok. Chciałam bardzo podziękować naszym prelegentom, dwóm paniom, pani dr Jagodziński, dr Mandrelli i panu doktorowi Kopce, którzy po prostu przedstawią państwu pewne tematy. Tytuł konferencji jest Polskie ślady w KL Auschwitz. Więc po prostu przejdziemy się wspólnie z naszymi prelegentami po tych polskich śladach, które są tragiczne, które są mrożące czasami krew w żyłach, ale to jest żywa, to jest po prostu historia i tego się nie da przekłamać. Tak po prostu było. Również chciałam powiedzieć, że z okazji 80. rocznicy pierwszego transportu została wydana książka, których autorami jest dr Cyra, historyk pracujący w KL Auschwitz, Muzeum Auschwitz, i również pan Krystała. I książka ma tytuł Księga Pamięci Więźniów Policyjnych. To jest właściwie pierwsze opracowanie takie z biogramami więźniów, którzy byli rozstrzeliwani w Auschwitz pod ścianą śmierci. Ta książka jest bardzo ważna, dlatego że część, którą napisał pan dr Cyra, jest takim, powiedzmy, dobrym skrótem wszystkich takich, powiedzmy, faktów i historii, które miały miejsce w Auschwitz. I dlatego bym ją polecała wszystkim, którzy się interesują historią tego obozu, żeby ją po prostu przeczytali. I również bym polecała szkołom, żeby się znalazły te książki w ich bibliotekach. Oczywiście dla tych, którzy po prostu się interesują historią. Nie będę powiedzmy długo na ten temat mówiła, ale chciałam przeczytać taką słowo wstępne, które po prostu mrozi krew. Chwyta za serce ta przykra konstatacja, kiedy się czyta, ile osób zostało rozstrzelanych w Auschwitz i pod ścianą śmierci. Najmłodsza, która została rozstrzelana, to była Leokadia Samorzyk, dziewczynka, która miała 9 lat. Została rozstrzelana ze swoją matką. Najstarszy był Antoni Kokosz, który miał lat 16. Także tutaj sami widzicie, jaki wiek, nawet 9 lat, nie miało żadnego wpływu na litość, empatię oprawcy zbrodniarza niemieckiego. Chciałam jeszcze również powiedzieć parę słów, dlaczego ja tutaj jestem. Jestem byłym więźniem obozu KL Auschwitz. Byłam wtedy dzieckiem. I teraz jestem przewodniczącą Komitetu Obchodów 14 czerwca. I muszę powiedzieć taką rzecz, która jest bardzo ważna dla historii tych obchodów. W tym roku po raz pierwszy od historii powstania Muzeum Auschwitz-Birkenau w roku 1947 polski prezydent RP był razem z nami, więźniami, w czasie tej uroczystości. Jak do tego roku żaden polski prezydent nie był na uroczystościach 14 czerwca, a to jest początek obozu. Także to jest bardzo ważna data, bo po prostu obóz zaczął funkcjonować 14 czerwca 1940 roku
dla Polaków. To wszystko, co chciałam powiedzieć. I teraz oddaję głos panu doktorowi Kopcy, który przedstawi taką ogólną historię powstania obozu Auschwitz. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie i chciałbym zaproponować temat wprowadzający w historię KAL Auschwitz jako obozu koncentracyjnego, obozu pracy, obozu zagłady i umiejscowić w tym miejscu szczególnym dla pamięci Polaków, jak trafiali Polacy, inteligencja polska do tego miejsca, największej fabryki, niemieckiej fabryki śmierci. Będzie to oczywiście powiedziane w określonym kontekście historycznym, padną określone daty. Tutaj już wspomniano o tej szczególnej dacie, którą obchodziliśmy, 80. rocznicę pierwszego transportu z Tarnowa, 14 czerwca 1940 roku, ale oczywiście wcześniej będziemy musieli sięgnąć jeszcze do czasów z roku 1933 i 1 września 1939 roku. Bo można powiedzieć, że wszystko zaczęło się, jeżeli mówimy o niemieckich obozach koncentracyjnych, z dojściem do władzy nazistów w 1933 roku ze zbrodniczą ideologią, którą reprezentował ich wódz Adolf Hitler. Wtedy to też pojawił się pomysł izolowania na zasadzie aresztu ochronnego bez wyroku obywateli w miejscach odosobnienia. W gruncie rzeczy ci ludzie znikali z pola widzenia rodzin, bliskich i trafiali oni do takiego pierwszego miejsca, który stał się wzorcem dla innych obozów koncentracyjnych, a mianowicie do Dachau, do miejscowości czy też przedmieścia Monachium w Bawarii. Ten obóz powstał już w marcu 1933 roku i stanowił on, jak już powiedziałem, taki wzorcowy model przyszłych państwowych obozów koncentracyjnych. Bo trzeba pamiętać, że same metody działania tych obozów jeszcze przez nazistowskich oprawców nie zostały opracowane i było to organizowane, można by powiedzieć, ad hoc, w wielkiej improwizacji, co też potęgowało udrękę więźniów, dlatego że te miejsca, które powstawały i później na wzór Dachau, w pierwszym etapie w ogóle nie były przygotowane do przyjęcia tak dużej ilości więźniów. Bo trzeba powiedzieć, że system nazistowski, podobnie jak system komunistyczny, miał charakter represyjny, a to rodziło ogromną ilość więźniów, niespotykaną na skalę w krajach wolnych. W związku z tym te obozy koncentracyjne stały się takim wentylem bezpieczeństwa, jeżeli mówimy tutaj o kwestii rozładowania więzień przeludnionymi więźniami politycznymi. I tak można zatytułować pierwszy rozdział, że KAL Auschwitz, że na początku było Dachau. Tam też pojawia się ten na bramie, ten słynna późniejsza już wpisana na listę UNESCO też bram. Arbeit macht frei, czyli praca czyni wolnym. Po raz pierwszy właśnie taki napis pojawił się na bramie właśnie do obozu w Dachau. On zresztą był powielany w innych obozach koncentracyjnych. To też jest też taka charakterystyczna cecha języka nazistowskiego, który uwielbiał używania eufemizmów, przenośni, które miały zmylić więźniów, którzy nie spodziewali się, że te
słowa mają charakter przewrotny. Tak? Zresztą to już w pierwszym wystąpieniu, o czym będę mówił, jednego z funkcjonariuszy SS w Auschwitz, o tym się już więźniowie dowiedzieli. Jeżeli chodzi o Dachau, to mamy też szczególny przykład, kiedy do tego obozu są kierowani, i to w czasie II wojny światowej, osoby duchowne, czyli księża katolicy i bracia. Mówię o tym dlatego, że na miesiąc przed pierwszym transportem Polaków, więźniów politycznych z Tarnowa do Oświęcimia, Auschwitz, 14 czerwca, w maju 1940 roku odbył się wielki transport z księżmi, właśnie polskimi księżmi aresztowanymi przez Służbę Bezpieczeństwa i Gestapo, właśnie skierowane do Dachau. Polscy księża byli największą grupą internowanych i tych, którzy polegli w tym pierwszym państwowym obozie koncentracyjnym na terenie Rzeszy. Tam też powstał regulamin obozowy, który był duplikowany na inne obozy. Tam też wprowadzono system, no właśnie, kar, system traktowania ludzi jak numery, czyli dehumanizacja więźnia i przede wszystkim wprowadzenie pracy przymusowej jako samej sobie pracy wyniszczającej. To znaczy więźniowie, nawet nie liczyła się produkcja, a przede wszystkim liczył się wysiłek bezsensowny. Syzyfowe prace miały tutaj idealne zastosowanie. Przenoszenie kamieni z jednego na miejsce na drugie przez cały dzień prowadziło do wycieńczenia. I ten system istniał aż do wybuchu II wojny światowej, ale radykalizacja i ekspansja obozów koncentracyjnych niemieckich nastąpiła z chwilą wybuchu I wojny światowej 1939 roku. Można powiedzieć, że to jest radykalna cezura w historii niemieckich obozów, kiedy to te obozy koncentracyjne, które zapełnione były kilkudziesięcioma tysiącami więźniów, stało się nagle, wypełniało się ogromną ilością nowych więźniów, i to więźniów o różnej narodowości. I tymi pierwszymi, którzy masowo byli kierowani do obozów koncentracyjnych, byli Polacy. No oczywiście to wynika z tym, że Polska była pierwszym krajem, który podjął walkę zbrojną z Niemcami. I to też rozcieczyło Hitlera i jego najbliższych współpracowników, Himmlera, do tego, aby zemścić się na Polakach za ich wolę walki i to, że Niemcy jednak mimo wszystko ponieśli dosyć dotkliwe straty w czasie wojny obronnej 1939 roku. Cytując jednego z badaczy historii obozów koncentracyjnych, można powiedzieć, że obozy koncentracyjne przekształciły się w społeczeństwo międzynarodowe. I tym pierwszymi obywatelami tych obozów byli Polacy. Tutaj wspomnę o pierwszym obozie, który poprzedził na ziemiach Polski zakładany niemiecki obóz koncentracyjny, zanim powstał KL Auschwitz, obóz Stutthof. To jest obóz na terenie Pomorza Nadwiślańskiego, który niedaleko Gdańska, który został założony już 2 września 1939 roku dla internowanych Polaków w wolnym mieście Gdańsk. I służył on jako ten fabryka śmierci praktycznie do 9 maja 1945 roku. Jest to jeden z najdłużej istniejących na terenach okupowanych niemieckich obozów koncentracyjnych. Ale jest to obóz niewielki. Pojawił się, jak już powiedziałem, z 1 września 1939 roku ogromna ilość aresztowań, które w pierwszej kolejności w czasie wojny ograniczały się, były realizowane przede wszystkim poprzez egzekucję. Także na jeńcach wojennych, o czym także tutaj Instytut Pamięci Narodowej, który nas tutaj gości, dokumentuje.
dokumentuję od wielu, wielu lat. Pierwszy okres to są za żołnierzami Wehrmachtu udawały się specjalne oddziały Służby Bezpieczeństwa, Einsatzgruppen, które miały za zadanie likwidowanie wszelkich rodzajów oporu na tyłach frontu, ale poprzez ten ruch oporu uważano nie prowadzenie działań wojennych, tylko po prostu aresztowania, wyprowadzania z domów działaczy politycznych, społecznych, nauczycieli, wcześniej ustalonych listach proskrypcyjnych, które opracowywane były w Berlinie na podstawie materiałów wywiadowczych, a także tym, co dysponował niemiecki przyszły najeźdźca. Aresztowano nie tylko polityków, ale także sportowców, aresztowano księży, jak już powiedziałem, i wszystkich tych, którzy stanowili elitę lokalnych społeczności w Polsce. Trzeba pamiętać, że II Rzeczpospolita pomimo swoich różnic ustrojowych, jeżeli chodzi o rządy, to jednak była krajem wolnym, w którym istniał samorząd i przede wszystkim istniał silny kościół katolicki, także i prawosławny i protestancki. Te wszystkie wspólnoty zgodnie z konstytucją i marcową i kwietniową mogły swobodnie działać i funkcjonować, czego nie można było powiedzieć o sąsiadach Polski ówczesnej, czyli o Związku Sowieckim i III Rzeszy Niemieckiej. III Rzesza Niemiecka reprezentowała ideologię pogańską, neopogańską, czyli odrzucającą nauczanie Kościoła, miłości i braterstwa, natomiast przyjmowała wolę, siłę mocniejszego, silniejszego, w sposób taki przejęty ze świata przyrody, natury. Natomiast w Związku Sowieckim wszelkiego rodzaju był jednym z, jako kraj komunistyczny, ogłoszony jako kraj ateistyczny. Tak, w związku z tym to była wykładnia rządów obu tych państw. I w takiej sytuacji polska elita, ci, którzy tworzyli polskość, no byli zagrożeni dla obu tych okupacji, bo po 17 września trzeba pamiętać, że pojawia się także nowy okupant w postaci Związku Sowieckiego. I teraz wracając do KL Auschwitz, mamy rok 1939 i 1940, pierwszy rok okupacji. Mamy po tych egzekucjach bezpośrednich, także zbrodnia pomorska, mamy też Bydgoszcz, Katowice, także były też egzekucje dokonywane na powstańcach śląskich, wielkopolskich. Po tych egzekucjach następuje etap następny, a mianowicie etap związany z aresztowaniami. Tutaj mówimy profesorów w Krakowie. Po otwarciu roku akademickiego zostali oni aresztowani z Sonder Krakau i ta akcja wywołała ogromną burzę wśród dyplomatów i część tych więźniów z obozów Sachsenhausen została profesorów wypuszczona, tych, którzy udało się przeżyć właśnie po tych falach protestu. Jeszcze wtedy protestowano. W następnym roku już tych protestów nie było, ponieważ nie było zgody na wypuszczenie kogokolwiek z obozów bez zgody nazistów. I pojawia się ten problem coraz większej ilości więźniów, którzy zapełniane są te więzieniami wielkimi, takimi jak w Tarnowie, Nowy Sącz, Montelupi w Krakowie czy Pawiak w Warszawie. Historia Warszawy to jest historia, w której mamy historię wielkiego więzienia Gestapo, jakim staje się Pawiak. I tam trafiają wszyscy ci, którzy zostają w tych ulicznych łapankach złapani. I przede wszystkim ci politycznie podejrzani, czyli
ci, którzy kwalifikują się do bycia elitą narodu polskiego, czyli to już powiedziałem, są właśnie przesłuchiwani, a następnie są wywożeni właśnie do tych innych więzień. I pojawia się ten problem przepełnionych więzień i naziści, niemieccy naziści mają ten problem, on nasila się, zwłaszcza, że Polacy zaczynają organizować się w ruchu oporu. O tym często słyszymy, że ten ruch opory nie wziął się znikąd. Przede wszystkim była bogata tradycja walki niepodległościowej. Z Polakami zawsze zaborcy mieli problemy i to podkreślali to, że z Polakiem jest trudno się dogadać, ponieważ on zawsze będzie chciał niepodległości. Taka była wola Polaków i tak rozumiano polskość. To znaczy Polacy mogli tylko dobrze funkcjonować i w ogóle czuli się tylko, jeżeli jest Polska niepodległa. I Niemcy próbowali ten kręgosłup Polaków złamać poprzez właśnie aresztowania tych, którzy kierowali tym ruchem oporu, tak? Czyli byłymi żołnierzami z wojny obronnej 1939 roku, ale którzy byli nadal żołnierzami polskiego państwa podziemnego, które się rodziło wraz ze strukturami, także wojskowymi. I ci żołnierze, czując, nadal będąc wiernymi przysiędze, kierowali się na południe, aby przez granicę zieloną, tą nieformalną, Rumunia, Węgry, udać się do Francji, gdzie jeszcze nie zaatakowane przez Niemcy, gdzie mogliby przyłączyć się do armii polskiej, polskich sił zbrojnych na zachodzie, dowodzonej przez generała Sikorskiego, który stał się naczelnym wodzem i premierem. Te ucieczki na południe, części osób udawało się, ale w większości się nie udawało. Niemcy ich określali jako turystów, no tak eufemistycznie w korespondencji urzędowej. I ci, którzy kierowali się, byli schwytani, byli kierowani między innymi ci żołnierze do więzienia w Tarnowie. Tak więc w tym tarnowskim więzieniu wybudowanym w czasie I wojny światowej mamy ogromną, przepełnioną celami więźniów, którzy reprezentują różny wiek. W większości są osoby te młode, które mają różne zawody. Są to też i harcerze, nauczyciele, studenci, są kolejarze, ale są też i osoby, które są też i w podeszłym wieku. I mamy natomiast wspólny ich mianownik, to znaczy mianownik, że kochają Polskę, że są za niepodległą Polską. I z tych przesłuchań, którzy Niemcy to z nimi odbywali, no to widać było, że oni są przywiązani do Polski i widać, że jest to grupa osób, które po wyjściu z więzienia, jeżeli by ich wypuścić, będą nadal walczyli. Można by powiedzieć, że jest to takie zbieżne z przesłuchaniami, które w tym samym czasie prowadzili NKWD-ści w tych obozach jenieckich, w Ostaszkowie, Miednoje, w Charkowie, gdzie również jeszcze wcześniej, w grudniu 1939 roku, słano raporty do Berii, że ci oficerowie Wojska Polskiego są bezużyteczni. To znaczy, jak określono, to znaczy nie da się ich zmienić na lojalnych czy też bezwolnych woli okupanta. I taki sam wnioski miało gestapo po przesłuchaniach więźniów w Tarnowie. Następuje decyzja, że oni mają być skierowani do nowego obozu, jakim jest KL
Auschwitz. Nikt nie wiedział w gruncie rzeczy, co to jest ten Auschwitz. Dla geografów tylko to była znana nazwa niemiecka Oświęcimia, starego polskiego miasta należącego do Królestwa Polskiego. W powiecie śląskim województwa krakowskiego, historia datująca się od XVI wieku, natomiast dla Polaków było to zawsze Oświęcim. Ten Oświęcim w październiku 1939 roku został przekształcony w nazwę niemiecką Auschwitz. Zresztą nawet z relacji świadków, kiedy Niemcy już we wrześniu 1939 roku w Oświęcimiu byli, to już używali tej nazwy Auschwitz jako ich nazwę tej miejscowości. I ten Auschwitz pierwotnie miał być takim wzorcowym nowym miastem niemieckim, ale plany dotyczące powstania tutaj tego obozu koncentracyjnego dramatycznie zmieniły w ogóle plany tego miejsca. Oświęcim, Auschwitz na południu Polski leży. Jest to dobrze skomunikowany teren. Śląsk, blisko duże ośrodki miejskie, łącznie z Krakowem i Katowicami. Przy czym był to teren przygraniczny, taki w czasie zaborów, jak też i w czasie okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Czyli w czasie zaborów zawsze był to teren przygraniczny, do którego przemieszczali się przede wszystkim osoby, które szukały nowej pracy, lepszej pracy płatnej w Niemczech, czy też chcieli wyjechać za ocean do Stanów Zjednoczonych. I w Oświęcimiu ci z tej biednej Galicji chłopi często zaprzedawali się, oddawali to, co najcenniejsze, aby dostać tą przepustkę do lepszego życia. Dla nich to też zaczęto budować w I wojnie światowej dla tych robotników zarobkowych, ekonomicznych, byśmy powiedzieli, takie osiedle mieszkaniowe, murowane, które wzniesiono w czasie całego okresu I wojny światowej i w 18 roku zostało ono ukończone. Te osiedle było przygotowane maksymalnie na 12 tysięcy osób i miało być tworzyć taką kolonię robotniczą. Było to takim nowym osiedlem mieszkaniowym Oświęcimia. Po zakończeniu I wojny światowej te osiedle przestało jakby pełnić tą swoją funkcję, bo Oświęcim przestał być miastem takim przygranicznym i zostało zaadoptowane na cele wojskowe i cele też mieszkalne. Cele wojskowe to są koszary wojskowe, natomiast cywilne no to są te dla tych, którzy za Olzia Polacy po zajęciu tego terenu przez Czechów próbowali znaleźć swoje nowe mieszkania i te mieszkania znaleźli właśnie na tym osiedlu w Oświęcimiu. Do tego jeszcze dochodzi budynek duży, bardzo ważny dla naszej historii, budynek państwowego monopolu tytoniowego, który przylegał później do Auschwitz I. I to jest te osiedle stało się pierwszym punktem zainteresowania władz policyjnych SS i policji w sprawie założenia nowego obozu, jakim był obóz KL Auschwitz, państwowy obóz koncentracyjny Auschwitz, bo uznano, że te koszary, te budynki mogą stać się podwaliną pod założenie takiego obozu z zaznaczeniem, że ci więźniowie pierwsi będą swoimi siłami rozbudowywać ten obóz. Jeszcze do końca nie wiedziano, jaki będzie on duży. W każdym razie jego pierwsze przeznaczenie to było właśnie obóz dla Polaków, którzy byli w tych wielkich więzieniach więźniów politycznych, niekryminalnych, zgromadzeni i mieli być umieszczeni w tym jednym miejscu, które się nazywa KL Auschwitz. Ten obóz powstał formalnie, można powiedzieć, powstawał 3 miesiące, jeżeli organizacyjnie byśmy odtworzyli tam biurokrację nazistowską. Kwiecień 1940 roku, maj i czerwiec, który nas najbardziej interesuje, 1940 roku. W kwietniu 1940 roku podpisało SS umowę z Wehrmachtem, a dokładnie z Luftwaffe, które było właścicielem tego osiedla po
wrześniu 1939 roku i użyczono bezterminowo SS ten teren. W ten sposób w maju 1940 roku pierwsi SS-mani z innych obozów, głównie Sachsenhausen, przybyli tutaj jako strażnicy. No i tych, którzy stanowili ten jądro ciemności każdego obozu niemieckiego, mianowicie kapo, którzy przybyli też z Sachsenhausen i ich numery były od 1 do 30. Oni stanowili tą pierwszą grupę uprzywilejowanych więźniów. Byli to w większości więźniowie kryminalni i oni, na nich się opierała głównie kontrola tych przyszłych, przybyłych więźniów politycznych. Komendantem obozu został komendant Sachsenhausen Rudolf Hess i on w pierwszych raportach, jakie zastał sytuację w maju 1940 roku, mówił, że praktycznie wszystkiego brakuje. Tak? To znaczy, że obóz jest nieprzygotowany na przyjęcia więźniów i zwłaszcza w tej liczbie, którą Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy wyznaczał, czyli 10 tysięcy więźniów w ciągu 1 roku miało zapełnić ten osiedle. A mówimy tutaj o osiedlu, które miało maksymalnie mogło przyjąć 1200, no 2000 osób. Tak, w związku z tym to jest różnica ogromna i praktycznie odpowiedź Berlina była, że ma radzić sobie sam. Tak, w związku z tym ten obóz był nieprzygotowany i budowany na cierpieniach tych pierwszych więźniów, którzy musieli sami zorganizować się i znaleźć wszystko i wypracować to swoimi rękami. Pierwszy ten transport ruszył o świcie 14 czerwca 1940 roku. W dzień wcześniej, 13 czerwca, 758 więźniów Polaków, głównie młodych ludzi, tych harcerzy, nauczycieli, uczniów, zostało przetransportowana do łaźni miejscowej, dlatego że oni nie mieli warunków tym kilkutygodniowych w Tarnowie, myć się, głównie byli wszy. To wszystko ich byli po prostu osobami, które wymagały po prostu przejścia ten etap. I można by powiedzieć, że w Tarnowie zaczęła się historia KL Auschwitz, ponieważ tam już dokonano właśnie tej pierwszych rytualnych, byśmy powiedzieli, etapów właśnie przyjmowania więźnia, czyli golenia głowy, czyszczenie tymi proszkami chemicznymi i tak dalej. Czyli jednym słowem człowiek stawał się coraz mniej w ludzkiej tym wymiarze. Następne o świcie, tam spędzili noc w tej łaźni i o świcie ruszyli w kolumnach przez całe miasto. Nikomu nie można było wychodzić na ulicę z mieszkańców, ponieważ SS-mani, którzy ich otaczali, mieli karabiny. Jeden z więźniów zapamiętał, że ktoś z ukrycia z okna wyrzucił wiązankę kwiatów, które następnie SS-man ostentacyjnie podeptał. Ale był to gest w pewnym sensie solidarności. Przybyli na dworzec w Tarnowie i tam ze zdziwieniem zaobserwowali, zobaczyli, że czekają na nich transporty osobowe. To znaczy nie bydlęce, wagony towarowe, tylko normalne z napisem PKP osobowe wagony. Można by powiedzieć, że to w ten sposób wszyscy jakby odetchnęli z ulgą. Wydawało się, że jadą na roboty do Niemiec, bo to był też jeden z celów wyniszczania narodu polskiego. I że wcześniej czy później znajdą się w Rzeszy Niemieckiej i będą tam
tam pracować przymusowo. Dodatkowo ten przekonanie było wzmocnione tym, że nikt im w tym więzieniu nie przedstawił żadnych zarzutów konkretnych, czyli było to coś wielkim zaskoczeniem, że można kogoś aresztować i skierować, no, było mało prawdopodobne dla Polaka, żeby skierować kogoś na okres bezterminowy, bez wyroku sądowego. I z takim przekonaniem więźniowie ruszyli tym transportem o świcie 14 czerwca. Już pierwsze zaniepokojenie pojawiło się w Krakowie, ponieważ tam był pierwszy postój. W Krakowie usłyszeli wielką radość i głośników informacje, radość Niemców wiwatujących, że Paryż padł. Jest to 14 czerwca, jest nie tylko datą, kiedy zaczął funkcjonować KL Auschwitz, ale też datą kapitulacji Paryża. Nastąpiło wielkie, no można by powiedzieć, odnotowuje się w pamiętnikach, że takie załamanie, co dalej będzie, tak? Francja była wielką nadzieją Polaków, że front zachodni ruszy. W końcu od 3 września Francja i Niemcy byli w stanie wojny z Niemcami. A ta szybka wojna, Blitzkrieg z Francją, okazał się wielkim dramatem także dla Polaków, którzy byli pod okupacją i niemiecką, i sowiecką. Ale z drugiej strony też pojawiły się opinie, że wrzesień 1939 roku nie był aż taką wielką przegraną wojskową Polaków, ponieważ Francuzi, którzy byli silniejsi znacznie, skapitulowali szybciej i w gruncie rzeczy bez większych bitew. Dotarli w końcu do miejscowości wieczorem po południu 14 czerwca do stacji, która się nazywała Auschwitz. Jak już powiedziałem, nikomu z nich nic ta nazwa nie mówiła. Później się dowiedzieli, że jest to nazwa Oświęcimia, polskiego miasta, które się nazywało Auschwitz. Czekali, co dalej się będzie działo, i dotarli przy bocznicy, trafili do budynku, dużego budynku, który się nazywa Polski Monopol Tytoniowy. Dzisiaj obecnie w tym budynku mieści się Wyższa Szkoła Zawodowa. Natomiast jest to budynek, który jeszcze nie był częścią wewnątrz obozu, ale stanowił organizacyjną ten pierwszy etap przybycia tych więźniów. A więc trafiają do tego polskiego monopolu tytoniowego 14 czerwca 1940 roku. I pierwszy szok widzą już, jak wychodzą z tych wagonów. Krzyk, bicie, szpaler tych kapo, SS-mani pilnujący i bicie bez powodu. Cały czas. I krzyk, wrzaski. Jest to oczywiście ogromny szok dla osób, które no, nie mogły się odnaleźć w realiach państwa totalitarnego, represyjnego. Trafiają później, znów stają się numerem, nadaje się im numery, karteczki dostają numerowe i tam mamy te numery od 31 do 758, przy czym ostatecznie 728 osób pierwszych trafiło do tego obozu i są stąd pierwsze te numery więźniów politycznych. Mamy ich obrazy, ich twarze dzięki zdjęciom zachowanym w archiwum Auschwitz-Birkenau, te takie stykowe właśnie zdjęcia, które też zostały opublikowane w książce, o której tutaj pani doktor już mówiła. Są one dostępne i one też są takim świadectwem pierwszego zetknięcia się z aparaturą represji i tym łączenia nowoczesności z bestialstwem, tak? Bo aparat fotograficzny należał do tego elementu nowoczesnego świata. Tak? Miał być tym, co wzmocni ludzi i będzie przydatne do rozwoju piękna,
a okazał się częścią zagłady. Spędzili pierwszą noc na podłodze, ponieważ nie było jeszcze w ogóle żadnych ani łóżek, ani prycz do tego, aby więźniowie mogli. Czyli wyobraźcie sobie Państwo, że ten ogromny transport trafia praktycznie na podłogę tego polskiego monopolu tytoniowego, który jest pierwszym adresem KL Auschwitz, ponieważ sam obóz czeka na przygotowanie więźniów. Czyli to jest ten element pośpiechu Niemców, jest tutaj bardzo widoczny. I oni tą kwarantannę, określa się to kwarantanną, to jest taki eufemizm, to znaczy mają te 2-3 tygodnie przebywać w tym okresie kwarantannym, zanim zostaną skierowani do tego właściwego obozu i następnie będą pracować. Czyli będą pracować w sposób przymusowy, budować infrastrukturę obozową, w tym także krematoria. I tak się dzieje. Przy czym okres kwarantanny staje się jednym kolejnym etapem gehenny Polaków, ponieważ nie pracowali, ale dodatkowo ich znęca się nad nimi poprzez bezsensowne prowadzenie, jak to określali oprawcy, ćwiczeń sportowych. Czyli jednym słowem w kucki każą cały dzień biegać, skakać więźniom z niewielkimi przerwami, na przykład na obiad, gdzie się podaje niejadalną zupę. No, mamy lipiec, upał, słońce. Na tym polu apolowym no jest to po prostu jeden wielki dramat więźniów. Nie każdy to wytrzymuje, a pojawia się ta pierwsza jednostka chorobowa, którą później Antoni Kępiński po wojnie sklasyfikował, mianowicie syndrom pourazowy obozowy, a mianowicie zmuzułmanienie więźnia. Mianowicie widać, że niektórzy więźniowie nie wytrzymują psychicznie tego. I jest też z relacji tutaj w zbiorach Stowarzyszenia 14 czerwca świadectwo jednego z profesorów przyszłych więźniów Auschwitz, który opowiada, że na jego rękach umarł gimnazjalista, młody człowiek, który umierał na jego rękach, będąc już człowiekiem umarłym za życia. Tak? To znaczy nie miał żadnej woli życia właśnie po tych kilku dniach tej morderczej sportowej tej kary, które stosowano, bo była to w pewnym sensie też kara dodatkowa dla Polaków, że znaleźli się w tym obozie. W lipcu 1940 roku trafiają już po kwarantannie do obozu i zaczyna się rozbudowa tej wielkiej machiny śmierci. Przy czym Auschwitz staje się także miejscem egzekucji Polaków. Właśnie Polacy są pierwszymi, którzy są rozstrzeliwani w różnych miejscach. Pierwsze miejsca są w ogóle trudno do zidentyfikowania, bo są to doły śmierci, byśmy powiedzieli, na polach Birkenau późniejszego, gdzie po prostu rozstrzeliwano więźniów i później ich zakopywano. W późniejszym czasie je odkopywano i palono jako element akcji zacierania śladów. Natomiast później pojawiła się ta ściana śmierci między blokiem 10 i 11, gdzie rozstrzeliwano głównie w pierwszej kolejności Polaków. To też były też egzekucje uliczne dla mieszkańców lokalnych, to znaczy Polaków mieszkających w Oświęcimiu, którzy udzielali pomocy więźniom, albo też należeli do konspiracji niepodległościowej. Wówczas byli aresztowani i miejscem ich egzekucji, czyli mieszkańców Oświęcimia, stał się właśnie teren obozu Auschwitz, nie będąc wcale więźniami tego obozu. Po prostu miejsce Auschwitz stało się też miejscem egzekucji, masowych egzekucji mieszkańców Oświęcimia, które mentalnie było bardzo przywiązane do ruchu narodowego. Był to teren bardzo religijny. No, mówimy to o terenach Śląska, więc nas to nie dziwi, ale to z tym bardziej większa była nienawiść Niemców do
Polaków. Polacy ponadto stali się także pierwszymi ofiarami, jeżeli mówimy tutaj o budowie Auschwitz, jeżeli chodzi o deportację mieszkańców. To znaczy ten teren rozbudowanego obozu, strefy obozowej wymusiło, że kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców musiało opuścić swoje domy na rzecz strefy obozowej. O tym się mało mówi, i oni sami musieli po prostu znaleźć sobie miejsce zamieszkania. I były to, przypominały te deportacje takie, jakie się odbywały w Wielkopolsce czy w Gdańsku. I wracając do historii Auschwitz, ten pierwszy okres historii Auschwitz potraktowałbym, czyli ten pierwszy polski okres historii Auschwitz, lata 1940-41, zamyka symboliczna data śmierci świętego przyszłego Maksymiliana Kolbe, franciszkanina, który w lipcu 1940 roku zgłosił się dobrowolnie, aby oddać życie za innego więźnia, który miał dzieci i rodzinę. Była to jedna z elementów represji po ucieczce więźniów z Auschwitz. Niemcy co dziesiątego na polu wytypowali do egzekucji. Jeden z więźniów rozpłakał się, miał dwójkę dzieci, żonę. Widząc to i słysząc, Maksymilian Kolbe oddał życie za życie. Został z innymi skierowany do bunkra i tam został dobity zastrzykiem fenolu w serce i umarł w sierpniu 1940 roku. Kończy ta śmierć pierwszy okres KL Auschwitz, który jest tym okresem dla nas Polaków bardzo szczególnym, ponieważ ta największa fabryka śmierci zaczęła po pierwsze pracować już w 1940 roku. Element tymi, którzy byli przeznaczeni na eksterminację, byli Polacy. I warunki życia w tym obozie były straszne. To znaczy czasami na zasadzie porównania, i to bardzo niesłusznego, krzywdzącego, mówi się, że radykalizacja i warunki pogorszyły się w 1942 roku, a wcześniej to było jeszcze zwykły obóz pracy. Jest to nieprawda i to sami więźniowie, którzy przeżyli, także żydowscy, mówili, że pierwszy etap był to etap dzikiego obozu, czyli po prostu nie było żadnych zasad, nie było żadnych rzeczy czy też możliwości, aby w ogóle zorganizować pomoc. Tym większy ukłon w stronę rotmistrza Witolda Pileckiego, który we wrześniu 1940 roku trafił do Auschwitz w łapance na Żoliborzu, gdzie sam za zgodą przełożonych poszedł do Auschwitz, aby organizować konspirację i przede wszystkim się dowiedzieć o tych więźniach, jak są traktowani i powiedzieć wolnemu światu, co się w tym miejscu dzieje. Następne etapy to są już etap, który określa się jako temat historii Holokaustu, mianowicie wybuch kolejnej wojny w ramach tej II wojny światowej, konfliktu niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 roku prowadzi do następnego etapu eksterminacji, polityki eksterminacyjnej Niemców. Za cel stawiają tu sobie jako pierwszoplanowy Żydów. Przy czym trzeba pamiętać, że Polacy stają cały czas z transportami, są kierowani do Auschwitz. Polacy przez cały okres historii Auschwitz, a później Auschwitz-Birkenau, byli więźniami obozu. Zginęło Polaków około 80 tysięcy. To są tylko szacunki, dlatego że nie dysponujemy, mamy luki, zwłaszcza z tego pierwszego okresu 40-41, jeżeli chodzi o listy śmierci, czyli po prostu świadectwa zgonu. Tak? Część tych świadectw zgonu mamy za lata 43.
Część zostały zabrane sobie tam do Moskwy, opublikowane w Nowym Jorku w latach 90. Natomiast te luki są nie do odtworzenia, zwłaszcza, że po więźniach nie zostawało ślad. Dlatego, że oni byli po zastrzeleniu, czy też po zamordowaniu w komorze gazowej, uśmiercani, raczej byli kierowani te ciała do krematoriów i tam byli paleni. W związku z tym mamy ten element zacierania śladów bardzo widoczny. Etapy tych historii Auschwitz-Birkenau, to jak już powiedziałem, powstaje Auschwitz II w 1942 roku, który funkcjonuje do 1944 roku. Jest to Auschwitz-Birkenau, czyli kilka kilometrów dalej od Auschwitz w Oświęcimiu, czyli w wiosce Brzezinka, którą Niemcy nazwali Birkenau, buduje się ogromny już obóz z drewnianymi blokami, znaczy tymi barakami. Jest to wielki już, który liczy 100 tysięcy, może przyjąć jednorazowo więźniów. Do tego buduje się rampy, krematoria i komory gazowe. I tu mamy jedną uwagę, mianowicie najczęściej przedstawiane w ikonografii Birkenau jest ta część późniejsza, która powstała w 1944 roku, ta rampa Birkenau i ona jest, jak stała się takim wspólnym, jest takim symbolem historii Auschwitz-Birkenau. Ale trzeba pamiętać, że zanim ona powstała w 1944, była ta brama pierwsza Auschwitz z tym napisem przewrotnym "Praca czyni wolnym". I to też warto byłoby przypomnieć. Oprócz tego, oprócz obozu koncentracyjnego dla Polaków, obozu zagłady, jeżeli ośrodka zagłady, tak natychmiastowej zagłady dla Żydów europejskich, mamy też wielki obóz pracy i określa się go jako Auschwitz III. Monowicy, gdzie są zatrudnieni jeńcy wojenni z całej okupowanej Europy. Między innymi także ci, którzy włoscy jeńcy, angielscy jeńcy, francuscy. Był to obóz niezwykle ciężki, który poprzez pracę po prostu więźniowie umierali. I czasami określało się, że kto trafia do Auschwitz III, no, niewiele rokował, że przeżyje, ponieważ ciężka praca przy braku maszyn, przy pracy kopalni, rękami gołymi, no, prowadziła do ogromnej ilości wypadków, a przede wszystkim do głodu. To znaczy umierało się poprzez wycieńczenie organizmu. I przy czym ten Auschwitz powstał wspólnie jako inicjatywa SS, które było właścicielem Auschwitz-Birkenau i Auschwitz III i cywilnych instytucji gospodarczych III Rzeszy na czele z zakładem chemicznym, który do dzisiaj funkcjonuje, IG Farben. Ten ogromny kompleks przemysłowy był oczkiem w głowie SS, gospodarstwa SS i stanowił ogromne źródło dochodu dla samego SS. Natomiast dla Rzeszy dostarczał on przede wszystkim paliwo syntetyczne, którego Niemcy mieli, w ogóle paliwa naturalnego mieli w niedostatku. Jeżeli chodzi o etapy funkcjonowania Auschwitz, wyróżniłbym takie trzy etapy. Pierwszy etap, jak już powiedziałem, etap pierwszy, polski etap. Lata 40-41, gdzie większość deportowanych stanowili Polacy. Oni też byli tymi, którzy założyli konspirację wojskową w Auschwitz, której celem było przede wszystkim niesienie pomocy więźniom i samo niesienie solidarności. Nie jest prawdą, że wszyscy tracili instynkty ludzkie. To nie jest prawda. Obóz był też przykładem heroicznych działań.
I jednostkowe przykłady dawały wzorzec dla innych, ale też dawały nadzieję na przeżycie. I stąd też tak wielka rola tutaj rotmistrza Witolda Pileckiego, o którym też będzie jeszcze mowa, ale także i osób duchownych na czele z księdzem, czy tym z bratem świętym, późniejszym Maksymilianem Kolbe. Nawiasem mówiąc, w 1979 roku, kiedy święty Jan Paweł II przybył do Oświęcimia, odwiedził cele śmierci, którym zgładzono świętego Maksymiliana Kolbe. I ta wizyta miała ogromne znaczenie też dla świata, bo przypominało, że też ginęli w tym miejscu Polacy. W tym samym roku, w 1979, cały obóz został wpisany na niemiecką, na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Z papieży też Benedykt XVI również odwiedził Auschwitz, Muzeum Auschwitz-Birkenau i też był to ważny symbol i odnotowany w mediach światowych. Drugi etap to są ten element, etap związany z historią Holokaustu, który jest najbardziej udokumentowany i najbardziej znany w świadomości światowej. Lata 1942-1944, ale tak na dobrą sprawę ja bym tu powiedział o jednym roku, 1944, a mianowicie połowa, czyli lato 1944 roku, kiedy to ogromna rzesza węgierskich Żydów została, czyli prawie 500 000 Żydów węgierskich została poprzez działalność zbrodniczą Eichmanna skierowana właśnie z Węgier, uprzednio zajętych przez Niemców, do Auschwitz-Birkenau. Tam dla nich zbudowano tą słynną rampę, którą najczęściej się powiela w mediach. I oni, ich zagłada zmieniła praktycznie proporcje i liczby dotyczące Auschwitz-Birkenau. Dotychczas był to obóz koncentracyjny, obóz zagłady, ale nie stanowił on pierwszego miejsca w tych innych obozach zagłady, jakim były Treblinka, Bełżec, Sobibór i Chełmno nad Nerem. Dopiero 1944 rok uczynił z Auschwitz-Birkenau tą największą fabrykę śmierci. I te węgierscy Żydzi są tutaj głównym liczbą, która zdominowała wszystkie wyniki, liczby i statystyczne dotyczące Auschwitz-Birkenau. Mówię o tym, ponieważ liczby często są tutaj bardzo punktem spornym, choć nie powinny, ponieważ sama cała historia Auschwitz-Birkenau jest jednym przykładem, że wszyscy, którzy tam trafiali, stawali się ofiarami tego ludobójstwa zgotowanego przez ludzi, przez III Rzeszę Niemiecką. Wyzwolenie, ostatni etap to jest ten maj, to jest 45 rok, to jest końcówka, znaczy styczeń 45 roku. Można powiedzieć, że mówimy tutaj o dacie 27 stycznia 45 roku i mówi się o tym wyzwoleniu obozu. Też zwracam uwagę, że data ta przyćmiła, bo stała się przez ONZ Międzynarodowym Dniem ustanowionym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. I ona jest jakby najczęściej cytowanym datą, jeżeli chodzi o wszelkie rocznice związane z historią Auschwitz-Birkenau. Natomiast, i zwracam uwagę, jest ona tylko i wyłącznie ograniczona do Holokaustu. A już Państwo widzą z tego wykładu, że ofiar było więcej. I różny był też początek tego obozu. Za to mniej znane, ale miejmy nadzieję, że bardziej już będzie przynajmniej w Polsce uznawane za dzień bardziej znany, jeżeli dzięki działaniom edukacyjnym. 14 czerwca jest Narodowym Dniem Pamięci ofiar, wszystkich ofiar niemieckich obozów, nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady. Jest to bardziej uniwersalne przesłanie,
odnoszące się do wszystkich ofiar, a nie tylko wyłączającą jedną grupę, choćby nawet najbardziej liczebną. Myślę, że jest to bardziej sprawiedliwe i dające możliwość pokłonienia się wszystkim tym ofiarom tej największej fabryki śmierci, jakim był Auschwitz-Birkenau z okresu II wojny światowej i całego XX wieku. Mówimy o wyzwoleniu. Bardzo często Państwo mogą spojrzeć w mediach, sprawdzić informację, że 27 stycznia nastąpiło wyzwolenie obozu. W gruncie rzeczy obozy, większość obozów niemieckich została zajęta, a nie wyzwolona, ponieważ Niemcy w większości przypadków, za wyjątkiem Majdanka, ewakuowali więźniów. Także tutaj obecna pani doktor Barbara Wojnarowska-Lutier była tym świadkiem tego, też uczestniczyła w tej ewakuacji. Ewakuowanym nastąpiło zacieranie śladów zbrodni, a więc palenie dokumentów. Także wysadzono w powietrze krematoria i komory gazowe. Nieliczne te dowody zostały uratowane. Natomiast niewielka grupa więźniów została jakby wyzwolona, to jest prawda, ale większość została marszami śmierci skierowana w głąb Rzeszy. Pieszo, później transportami otwartymi, zamarzło, to była zima. Podnosiło to śmiertelność tego ogromnego obozu. Ale zaczyna się nowy etap historii tego obozu. Wydawałoby się, że ten obóz stanie się miejscem pokoju i jak każde cmentarzysko, do którego każdy będzie mógł przyjść i pochylić się i złożyć hołd ofiarom. Tak nie było. Pierwsze miesiące to jest funkcjonowanie nowych obozów, które założyli Sowieci, NKWD. I to był jeden z największych obozów jenieckich, jakie powstały wtedy w Europie. Także był to etapowy obóz z tymi, którzy wracali z sowieckimi byłymi jeńcami wojennymi, którzy udawali się do ojczyzny, czyli do Związku Sowieckiego. Tam byli przesłuchiwani na terenie Oświęcimia, tam im zakładano teczki i następnie wysyłano do gułagu, ponieważ zetknęli się z wrogiem, jakim byli Niemcy. W związku z tym byli zainfekowani, trzeba było ich poddać reedukacji. Czyli z jednego obozu trafiali do następnego obozu. Pod koniec 1945 roku obóz ten NKWD-ski został przekazany innemu włodarzowi, komunistycznemu UB. Ale jeszcze zwrócę uwagę, że w październiku 1945 roku jeden z amerykańskich dziennikarzy, Goldwyn Hill, napisał w dzienniku New York Times o obozie w Oświęcimiu. Wrócił do nazwy swojej przed II wojny światowej. I co on napisał w październiku 1945 roku? Obóz nadal istnieje. Nadzór sprawują polskie władze i jak poprzednio jest ogrodzony od świata naładowanym elektrycznym drutem kolczastym. Tak, w związku z tym mamy do czynienia z naszczemną historią. Podobnie jak Majdanek, tam trafiają także żołnierze Armii Krajowej Narodowych Sił Zbrojnych, ale także ogromnej ilości internowana ludność miejscowa śląska z Bielsku-Białej i to powoduje, że ponieważ ta ludność jest traktowana jako, ponieważ tereny zostały włączone do Rzeszy Niemieckiej, w związku z tym ich się traktuje jako Niemców. I w związku z tym mają być poddani weryfikacji narodowościowej i do czasu zweryfikowania, czy są Polakami, czy nie, mają przebywać w tych obozie. A ten obóz nie był przygotowany, bo te pola nadal były miejscami śmierci. W związku z tym wysoka śmiertelność powoduje, że o tym miejscu coraz bardziej głośno się robi. Druga rzecz, jaka jest istotna, mianowicie demontaż baraków. Drewniane baraki Birkenau stają się bardzo cennym źródłem opałowym, ale także wykorzystywanym do odbudowy stolicy ze zniszczeń wojennych. W związku z tym ten proceder jawny nasila się i można powiedzieć, że tylko dzięki więźniom, ocalałym polskim więźniom, którzy czuli
przede wszystkim potrzebę zachowania tego miejsca dla pokoleń, żeby nigdy więcej. Na Zachodzie były różne koncepcje. Jedni uważali, że trzeba to zrównać z ziemią. Natomiast w Polsce przeważało właśnie dzięki tym więźniom polskim. Wygrał pomysł, żeby zachować jak najwięcej z tej fabryki śmierci. No i przede wszystkim także dokumenty, zdjęcia. To wszędzie można było znaleźć, ponieważ to wiatr to unosił. I oni to zbierali po kolei, każdy dokument jak relikwie traktując. I dzięki temu ta pamięć przetrwała. Ostatecznie dzięki działalności tych polskich więźniów, czyli świadomości, że trzeba to zachować, Sejm w 1947 roku ustanowił utworzenie z tej całej strefy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. I to dopiero ta decyzja jakby zakończyła okres demontażu tych baraków i dzięki temu uchroniła ona ta decyzja przed tym, że mamy ten, że jest muzeum, tak, że ten miejsce nadal żyje jako miejsce pamięci. I ostatnia uwaga taka metodologiczna, to znaczy kwestia określeń. Na Zachodzie coraz częściej określa się obozy koncentracyjne, ale w ogóle niemieckie obozy koncentracyjne jako nazistowskie obozy koncentracyjne. Często z określeniem w Polsce albo polskie obozy koncentracyjne. To jest oczywiście najczęściej w języku angielskim bardzo ten Polish camps bardzo nieprecyzyjne, które jest bardzo krzywdzące i nasilające się w okresie, kiedy mamy rocznice związane z zajęciem przez Armię Czerwoną Auschwitz-Birkenau, czy też mniej może z 14 czerwca. Rolą historyków polskich, rolą instytucji polskich jest przypominanie, że był to niemiecki obóz koncentracyjny i że to była część machiny terroru, którą zbudowała III Rzesza Niemiecka na terenach okupowanych Europy w czasie II wojny światowej. Musimy o tym pamiętać. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo, panie doktorze, za ten przegląd bardzo szeroki i bardzo głęboki. I mamy nadzieję, że spotkamy się na następnych konferencjach. Teraz następnym prelegentem będzie pani doktor Anna Mandrela. I doktor Mandrela nam opowie o rotmistrzu Pileckim, który również jest bohaterem Auschwitz. I jeszcze raz chciałabym również zaznaczyć to, co powiedział doktor Kopka. To jest bardzo ważne. To był niemiecki obóz zbudowany dla Polaków przez Niemców. 6 grudnia ubiegłego roku byłam na takiej spotkaniu z panią kanclerz Merkel. I pani kanclerz Merkel w swoim przemówieniu powiedziała wyraźnie, że był to obóz stworzony przez Niemców dla Polaków. I tu muszę powiedzieć, że byłam bardzo szczęśliwa, słysząc te słowa. Nawet sama nie wierzyłam, że to tak było, no ale to było tak powiedziane. I dlatego bym chciała zwrócić uwagę historyków, żeby bardzo byli ostrożni, kiedy będą dawali nominację obozu. To był niemiecki obóz koncentracyjny dla Polaków. Potem przyszła reszta, tak jak doktor Kopka to wyjaśnił. 41 rok, koniec, 42 rok, stał się obozem zagłady dla Żydów europejskich. To było po konferencji w Wannsee i tu zaczęła się tragiczna historia. Ale w tym wszystkim nie należy zapominać o polskiej części obozu. Dlatego nasza konferencja ma tytuł Śladami Polaków KL Auschwitz. Pani doktor, zapraszam panią do dalszego ciągu.
Serdecznie dziękuję. Rotmistrz Witold Pilecki to taka postać, o której teraz dużo się mówi. Ma powstać kilka filmów. Ja w tej prezentacji chciałam skupić się na tych wątkach, które są albo mało znane, albo budzą dyskusję, mając nadzieję, że te osoby, które myślą o nakręceniu jakiegoś filmu albo o zajęciu się postacią rotmistrza Pileckiego, na te wątki akurat zwrócą uwagę. I na pewno nie poruszę tutaj wszystkiego. Mówimy o Witoldzie Pileckim i KL Auschwitz. Trochę sięgnę do późniejszych dokumentów, ponieważ to, czym ja się zajmowałam, to z jednej strony opis charakteru Witolda Pileckiego, to jakim był człowiekiem, a z drugiej strony badania w archiwach tego, jak wyglądały te jego ostatnie lata, gdzie mamy tu już do czynienia nie tylko z raportem z Auschwitz, ale z raportem z Polski okupowanej przez Sowietów. Tutaj widzimy zdjęcie obozowe Witolda Pileckiego. Co jest ciekawe, umieszczam tutaj cytat, który rotmistrz Pilecki napisał w jednym z listów do swojej sympatii do panny Kazimiery Daczówny w 1924 roku, czyli około 15-16 lat, zanim udał się na ochotnika do KL Auschwitz. Jeśli bym nawet nie miał kawałka chleba raptem od tak, bo się Bozi tak zechciało, to bym i wtedy pewności siebie nie stracił. No bardzo ciekawe słowa, 16 lat przed udaniem się do Auschwitz, już taki pomysł. Kilka jest opisów tego, jak wyglądało to jego dobrowolne udanie się do KL Auschwitz. Czasami niektórzy zadają pytania, czy na pewno to było dobrowolne. On w niektórych miejscach wspomina o swoim konflikcie z majorem Włodarkiewiczem, współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej, i podobno latem 1940 roku, gdy Tajna Armia Polska zebrała się na dyskusję, ponieważ już wtedy z warszawskiego transportu członkowie Tajnej Armii Polskiej trafili do KL Auschwitz, no padło takie zagadnienie, cóż to jest za obóz, i padł pomysł, żeby może wysłać kogoś, żeby zinfiltrował to miejsce, żebyś dowiedział się, cóż takiego tam się dzieje. Podobno major Włodarkiewicz miał powiedzieć Pileckiemu, że nie zna innego człowieka, który by tak nadawał się do tej misji. No jednak gdy rozmawiamy z rodziną, z panem Andrzejem Markiem Ostrowskim, no to on twierdzi, że nikogo nie można zesłać, skazać na tak samobójczą misję. I w tym momencie on podkreśla tutaj dobrowolność decyzji rotmistrza Witolda Pileckiego. Jak też doszło do tego aresztowania? On sam w raportach pisze, że było to podczas łapanki. Jak potem wiemy z relacji Eleonory Ostrowskiej, jego szwagierki, było to miejsce w jej mieszkaniu. On wiedział, że tego dnia Niemcy będą szukać mężczyzn właśnie w tych mieszkaniach, żeby potem wysłać ich do KL Auschwitz. Trzy razy dozorca, który również był członkiem Tajnej Armii Polskiej, podobnie jak Eleonora Ostrowska, przychodził do mieszkania, wiedział, że Witoldowi grozi niebezpieczeństwo, i proponował mu różne formy ucieczki, albo przez ogródki działkowe, albo przez strych, albo żeby go gdzieś ukryć. Za każdym razem Witold Pilecki odpowiadał: dziękuję panie Janie, ale nie skorzystam. Za kolejnym razem to już nie był pan Jan, ale Niemcy, i Witold Pilecki z fałszywymi dokumentami na nazwisko Tomasz Serafiński trafił we wrześniu 1940 roku do KL Auschwitz. Tam zaczął tworzyć konspirację o nazwie Związek Organizacji Wojskowej. Tutaj to, co przedstawiam,
To jest kluczowy dokument, który znajduje się w Studium Polski Podziemnej. Jest również umieszczony w moich dwóch książkach o Witoldzie Pileckim, który pokazuje nam, że ta jego konspiracja zarówno podczas okupowanej Warszawy w Tajnej Armii Polskiej, jak i potem w obozie w KL Auschwitz nie wzięła się znikąd. To, co wcześniej o nim wiedzieliśmy, że konspiracji uczył się w harcerstwie, no a potem wydawałoby się, że przez lata przedwojenne, przez lata 30. po prostu zajmował się swoim gospodarstwem, że był tutaj ojcem, dbał o rodzinę, głównie jego wielkie zasługi dla lokalnej społeczności, gdzie tworzył straż pożarną, ochotnicze przysposobienie obronne, mleczarnie, wielkie działania. No ale tutaj jest ten wątek jego życia bardzo tajemniczy. W latach 30. sąsiadem Witolda Pileckiego był Edward Rydz Śmigły, który też zaproponował mu działalność w tak zwanej dwójce w oddziale drugim Wojska Polskiego, który zajmował się wywiadem i kontrwywiadem. Cóż tak dokładnie robił tam Witold Pilecki, jaka była rola, tego nie wiemy. Ale ten dokument zachowany w Studium Polski Podziemnej pokazuje nam, że podczas tej działalności już w 1938 roku Witold Pilecki awansował do stopnia kapitana. Od trzech gwiazdek kapitana w 1938 roku do takich samych trzech gwiazdek rotmistrza w 1943 roku długą i ostatecznie trudną przebyłem drogę. No w tym czasie stopień kapitana i stopień rotmistrza, oba te stopnie wojskowe odznaczania trzygwiazdkowe, więc ta sama ranga. Więc za samobójczą misję w obozie koncentracyjnym Pilecki tak naprawdę otrzymuje stopień wojskowy, który już posiadał przed wojną, ale nie mógł się do tego przyznać. Jeśli ktoś będzie kręcił jakiś film o Witoldzie Pileckim, warto, aby wokół tej informacji tworzyć całą narrację. I to właśnie ten dokument wyjaśnia bardzo ciekawe zdanie w raportach, ponieważ Witold Pilecki poprzez swoją organizację miał kontakty z tym, co się działo na zewnątrz, to w jego raporcie, w tym najbardziej obszernym z 1945 roku, gdy on opisuje pobyt w Auschwitz, to albo pod koniec 1941 roku, albo na początku 1942 roku, to jest mniej więcej ten przedział czasowy, nie podaje konkretnej daty, ale pisze, że dowiedział się poprzez swoje kontakty, że tam na ziemi, daleko w Warszawie, awansowano mnie. Będąc w Auschwitz, dowiaduje się, że otrzymał awans. Otrzymał awans za montowanie tajnej armii polskiej i tak dalej, i tak dalej. Zadążenie do podporządkowania wszystkich oddziałów ZWZ-owi. I co ciekawe, on tutaj twierdzi, że właśnie Jan Włodarkiewicz starał się bardzo o jego awans, mimo tego, że nie we wszystkim się zgadzali. Ale Jan Włodarkiewicz i Zygmunt Bohdanowski również zostali awansowani, zostali podpułkownikami. A Witold Pilecki, ponieważ na wojnę wyruszył jako podporucznik, gdyż nie mógł przyznać się do swojego stopnia kapitana, który uzyskał pod przybranym nazwiskiem, będąc w Auschwitz dowiaduje się, że został porucznikiem. I w nawiasie pisze, czyli faktycznie cofnąłem się do roku 1935. I do tej pory to zdanie z raportów niezrozumiałe w kontekście tego dokumentu, w którym on pisze, że w 1938 roku miał stopień kapitana, tworzy wielki sens i całą narrację i cały jego dylemat. No z jednej strony awans, ale jakiż to awans, tak naprawdę cofnąłem się i komentuje to w ten sposób.
Gdyby mnie tam w piekle wszystkie te sprawy z ziemi wydawały się zbyt małe, byłyby gorzkie. No tak samo później, gdy już po ucieczce w Auschwitz dowiaduje się, że został awansowany do stopnia rotmistrza, z takim humorem później w tym tekście napisze: wreszcie więc siebie dopędziłem. Wszystko jest w porządku. Przed wojną 1939 roku nie pracowałem na korzyść mego nazwiska. Więc jeśli będziemy mówić o Witoldzie Pileckim, o jego obozowej konspiracji, ta kwestia historii jego awansów wojskowych w tym wszystkim no jest bardzo ciekawa. De facto powinien, gdy dostał tą informację, będąc w obozie, być wtedy awansowany na majora, a później po ucieczce z obozu na podpułkownika. Jednak do końca życia został rotmistrzem, gdyż ze względu na tajną misję nie mógł się do tego przyznać. Kilka ciekawych wątków. Tutaj zdjęcie obozowe Wincentego Gawrona, rysunek Witolda Pileckiego narysowany przez Wincentego Gawrona i taka tablica pamiątkowa ufundowana już później przez Wincentego Gawrona ku pamięci Witolda Pileckiego. Również jedna z pierwszych publikacji na temat rotmistrza Pileckiego i autorem był Wincenty Gawron, ochotnik do Oświęcimia, gdzie tutaj jest bardzo, bardzo dobrze i bardzo barwnie opisane i ich obozowe życie, jak i również konspiracja. Wincenty Gawron był jednym z uczestników tej obozowej konspiracji Witolda Pileckiego. Opisuje tutaj bardzo ciekawy moment ich spotkania, gdzie, jak pisze, gdy trafił do tego samego bloku co Pilecki, to Pilecki wtedy był przydzielony do tego, żeby wieczorem rozdawać sienniki. No to jeszcze były te czasy, gdzie nie było tych piętrowych prycz, spali na ziemi. Na siennikach nie mieścili się, jak to jest w ich relacjach opisywane. Wincenty Gawron miał chory pęcherz. Chciał spać blisko wyjścia, żeby mógł za potrzebą w nocy wychodzić, a Pilecki, ponieważ była to nowa osoba, a on już prowadził konspirację, nie chciał go początkowo do tego miejsca dopuścić, mówiąc mu: a to miejsce już jest zajęte. Wincenty Gawron natomiast mówi: ale jak Pan Bóg da, to jakoś się dogadamy. A to Pan w Boga wierzy? Zapytał Witold Pilecki. O tak, i to jak najbardziej. No to jakoś się dogadamy. Witold Pilecki pozwolił mu ulokować się koło siebie. I potem w swoich wspomnieniach Wincenty Gawron tak to opisuje, że jego pierwsze wrażenie, gdy zobaczył Witolda Pileckiego, to pomyślał: kim może być ten człowiek? Czy jest księdzem? Wszak moja wzmianka o Bogu od razu zmieniła jego pozorną obojętność. No i z książki Wincentego Gawrona również wiele takich bardzo, bardzo ciekawych szczegółów, jak była organizowana wigilia na bloku, bardzo wiele takich szczegółów, których nie znajdziemy w raportach Witolda Pileckiego, który był bardzo skromny i tam, gdzie nie podkreślał swojej roli, jak na przykład w zorganizowaniu wigilii, Witold Pilecki pisze o sobie jednym słowem, jednym zdaniem: ja trochę pomagałem, a Wincenty Gawron na całą stronę opisuje, co to Witold Pilecki nie zrobił. Dlatego bardzo, bardzo ciekawe, żeby to porównać. Gdy Witold Pilecki tworzył swoją konspirację w obozie, był bardzo ostrożny, ponieważ do tych pierwszych głównych piątek organizacja, podobnie jak to było w Tajnej Armii Polskiej, składała się z zaprzysiężonych piątek. Bazą było 5 górnych piątek, z których potem każda rozwijała się niezależnie, tworząc kolejne i nie wiedząc o pozostałych, tak żeby w razie tutaj wsypy jednej z tych grup, inne nie wpadły, nie spotkały się z represjami. Witold Pilecki twierdzi, że starał się, żeby do tych pierwszych piątek trafili przeważnie ci więźniowie z transportu warszawskiego, których on już wcześniej znał z Tajnej Armii Polskiej, jak na przykład dr Władysław Dering. No ale co ciekawe, w tej pierwszej
piątce został również zaprzysiężony jeden z więźniów z pierwszego transportu z Tarnowa do KL Auschwitz. Był nim Eugeniusz Obojski, numer 194, który między innymi pełnił funkcję radiooperatora, ponieważ tej grupie Pileckiego przez jakiś czas udało się również prowadzić w obozie konspiracyjną radiostację. I o ile ta pierwsza piątka powstała już jesienią 1940 roku, właściwie niedługo po przybyciu do Auschwitz-Pileckiego, tak na kolejną piątkę Pilecki czekał aż do wiosny 1941 roku, aby zdobyć zaufanie kolejnych osób, aby dobrze je wybadać. I takie zaufanie zyskał słynny bokser Tadeusz Pietrzykowski o pseudonimie Teddy, numer obozowy 77, który właśnie został członkiem drugiej z piątek Witolda Pileckiego. Z Pietrzykowskim, co ciekawe, jest jedna relacja, która się zachowała, że Witold Pilecki spotkał się również na początku 1946 roku. Prawdopodobnie dlatego, że cały czas starał się dopracowywać swoje raporty z Auschwitz, zbierać wspomnienia. I w tym celu spotkał Tadeusza Pietrzykowskiego. Kilka takich nazwisk jeszcze z pierwszego transportu z tej obozowej konspiracji, o których wiem na pewno, że Witold Pilecki wspomina w raporcie. Jeszcze są inne postacie oprócz tego wymienione w raporcie Pileckiego z pierwszego transportu, ale nie wiem dokładnie, czy w kontekście jego organizacji, ale na pewno w jego organizacji był Witold Kosztowny, numer 672. On został pielęgniarzem w obozowym szpitalu, hodował wszy tyfusowe, które organizacja Pileckiego podrzucała SS-manom. I również dr Edward Nowak z pierwszego transportu numer 447, który się opiekował Pileckim w obozowym szpitalu, gdy ten był chory. Również Alfred Sztusel, numer 435, on został aresztowany w obozie, trafił do bunkra. No i mimo tego, że był w tym bunkrze torturowany, jak pisze Pilecki, nie zdradził nikogo z organizacji, mimo tortur nikogo nie wydał. Do organizacji trafił również Stanisław Barański z tego pierwszego transportu numer 132 wraz z bratem Emilem. I Stanisław Barański podobno cieszył się bardzo dużym zaufaniem Pileckiego. Inny więzień to Józef Chramiec, numer 101, który dołączył do organizacji Pileckiego wtedy, gdy Witold Pilecki pracował w rzeźbiarni. No niestety Józef Chramiec został w Auschwitz rozstrzelany 24 sierpnia 1942 roku. No i jeszcze tutaj warto wspomnieć o kapitanie Tadeuszu Paulone, który w obozie był pod fałszywym nazwiskiem Lisowski, numer 329. On został przez Pileckiego wytypowany na dowódcę jednego z czterech więźniarskich batalionów na wypadek, gdyby w obozie doszło do powstania. Witold Pilecki rozważał, jak wiemy, powstanie. W raporcie pisze nawet, że w pewnym momencie ta jego organizacja działała tak sprawnie, że właściwie moglibyśmy opanować obóz w każdej chwili. No cóż jednak, gdy poza obozem Niemcy mieli przewagę, Armia Krajowa nie była tak silna, aby jakoś tutaj pomóc. No i te jego starania, te informacje, żeby jakoś na zewnątrz Armia Krajowa współpracowała, pomagała wyzwolić obóz, no niestety do tego nie doszło. Witold Pilecki zdawał sobie sprawę, że takie powstanie może przyczynić się do represji ludności oświęcimskiej, do wielu ofiar. No to też jest ciekawa sprawa, ponieważ tutaj wiemy, że organizacja Pileckiego organizowała różne ucieczki. Kilka z tych ucieczek się udało, między innymi ucieczka właśnie wspomnianego wcześniej Wincentego Gawrona. Jednak po tej heroicznej śmierci świętego Maksymiliana Kolbe
Witold Pilecki zakazał w organizacji ucieczek, ponieważ ucieczka więźnia wiązała się z tym, że 10 innych traciło życie. W momencie, gdy sam Pilecki ucieka, to zasady już się zmieniły, złagodniały, być może również złagodniały ze względu na raporty, które on wysyłał, i ta świadomość na Zachodzie tego, co dzieje się w obozie, była coraz większa. No to tutaj właśnie głównie takie postacie, potem powiem jeszcze o kilku innych, ale jeśli chodzi o Witolda Pileckiego i o późniejsze dokumenty i o to, co dzisiaj publikuje się w prasie, w książkach, no również słyszałam, że jeden z tych najnowszych filmów, jakie mają powstać o Witoldzie Pileckim, że tam ma być rola premiera Józefa Cyrankiewicza jako tego, który rzekomo albo zadenuncjował Pileckiego, albo jako tego, który był w kapo w obozie, to tutaj warto się nad tym pochylić w świetle dokumentów, jakie się zachowały. I ja w swojej książce, Kto zdradził Witolda Pileckiego, postarałam się zbadać ten wątek, patrząc na to, co zachowało się rzeczywiście w tej dokumentacji. Plotek jest bardzo wiele. Cały czas ktoś coś mi wysyła. Jeśli się zajmujemy Pileckim, to ta kwestia Cyrankiewicza stale się pojawia, ponieważ została bardzo rozdmuchana. No a co ciekawe, doktor Cyra, pracownik archiwum w Auschwitz, mówi, że nie ma żadnej dokumentacji jego wieloletnie badania, ponieważ również często był pytany o postać Cyrankiewicza. No to okazało się, że nie ma nic, co mogłoby świadczyć o tym, że Cyrankiewicz był w obozie kapo, więc tutaj te dwie jego sfery życia, ta obozowa i ta późniejsza jako komunistycznego premiera, należy oddzielić. Oczywiście tego, co robił później, gdy współpracował z komunistami, nie należy pochwalać. No ale dla prawdy historycznej trzeba zbadać, jaka tutaj była rzeczywiście ta jego rola w Auschwitz, czy znał Pileckiego z Auschwitz. No plotek jest bardzo, bardzo wiele. To są zwykle relacje różnych osób, ale no bardzo często nie mające potwierdzenia. Tutaj to, na co zwraca uwagę doktor Cyra i inni historycy, którzy zajmują się tematem, to grypsy Cyrankiewicza, które się zachowały. Zachowało się 214 grypsów meldunków, które wysłał z obozu. Wysłał do AK w Krakowie między innymi kopię planów obozu, tego jak obóz wygląda. No i informacje o tym, że w obozie są gazowani między innymi Polacy z Lubelszczyzny. No więc tutaj też ciekawa kwestia, ponieważ ja teraz przed tym 14 czerwca rozmawiałam z historykami, jak i z rodzinami byłych więźniów. Tak więc jedna osoba z rodziny byłego więźnia twierdzi, że to właśnie Cyrankiewicz był tym, który wydał pewne osoby z organizacji, który się przyczynił do ich aresztowania. No jednak tutaj, gdy rozmawiałam po potem z panem Jerzym Klistałą, okazuje się, że historycy doszli do tego, że to Krzyżanowski i Olpiński byli tymi agentami, którzy zadenuncjowali tę część organizacji. Dlaczego to tutaj mówię? Ponieważ będą powstawać zapewne nowe filmy o Pileckim, książki, i ta sprawa Cyrankiewicza po prostu ze względu na prawdę historyczną wymaga moim zdaniem dokładnego zbadania. Tak więc tutaj na tą jego rolę jako współpracującego z Niemcami w Auschwitz nie ma dowodów. Czy on znał Pileckiego? To jest bardzo ciekawa sprawa. Zachował się
jeden dokument z września 1946 roku. To jest meldunek Witolda Pileckiego, wysłany za granicę, w którym on twierdzi, że Cyrankiewicz nie zna go z obozu, natomiast kojarzył nazwisko Serafiński, to przybrane nazwisko, pod którym Witold Pilecki był w obozie. No, cała sprawa jest bardzo ciekawa, wręcz fascynująca. I tutaj starałam się zbierać różne dokumenty, ponieważ też ta postać Cyrankiewicza, no tutaj nie jest taka jednoznaczna. Bardzo ciekawa kwestia, że tak jak wiemy, Witold Pilecki był w obozie pod przybranym nazwiskiem Tomasz Serafiński. Gdy uciekł z obozu, okazuje się, że jedna z pierwszych osób, które spotkał wraz z tymi dwoma uciekinierami, Edwardem Ciesielskim i Janem Redzejem, to prawdziwy Tomasz Serafiński, który ich przygarnął i przez kilka miesięcy u państwa Serafińskich Witold Pilecki przebywał. Tam, jak wiemy, starał się namówić Armię Krajową do tego, żeby odbić obóz, żeby wyzwolić obóz, co jednak się nie udało i dopiero gdy już wiedział, że te plany nie udadzą się, dopiero wtedy wrócił do Warszawy. Jest bardzo ciekawe, co on pisze w raportach, że zaraz po ucieczce nie pojechałem do rodziny, ale starałem się jakoś właśnie próbować, żeby ten obóz udało się wyzwolić. To widzimy, jaka tutaj była jego wielka misja. Pisał również, że to takie były starania, żeby jak najwięcej istnień ludzkich uratować. No, również Witold Pilecki pisał o tych transportach z Lubelskiego, z Zamojszczyzny, które były w obozie gazowane. Niestety nie wiemy, ile dokładnie było tych osób. On bardzo nad tym ubolewał. No, co się okazuje tutaj? U tego pana Serafińskiego Witold Pilecki spisuje swoje takie pierwsze, obszerniejsze raporty, pierwsze raporty po ucieczce z 1943 roku. Dokumenty zachowane w Muzeum Auschwitz, w archiwum. Bardzo ciekawe, gdy już później napisał ten obszerniejszy raport z 1945 roku i wrócił do Polski, skontaktował się z Serafińskimi, napisał do nich, że już napisał lepsze raporty, więc tamte, które u nich zostawił, możecie państwo spalić. Na szczęście państwo serafińscy nie spalili tamtych raportów i później, gdy tylko powstało muzeum w byłym obozie Auschwitz, przekazali je do archiwum i dlatego dzięki temu te dokumenty są, jak i relacje państwa Serafińskich z ich spotkań z Witoldem Pileckim. No, bardzo ciekawe, również po wojnie Serafińscy szukali pokoju do wynajęcia i zwykłym zbiegiem okoliczności przez jakiś czas zamieszkali u matki Józefa Cyrankiewicza, która wynajęła im pokój. No i podobno była taka sytuacja, że Cyrankiewicz, mając wygłaszać referat na temat ruchu oporu w Oświęcimiu, a jak to tutaj podaje Pilecki, sam nie mając jakichś tutaj większych informacji na ten temat, poszedł do swojej matki, gdyż słyszał nazwisko Tomasz Serafiński, kojarzył tylko, że taki był, który tworzył w obozie konspirację. Poszedł do swojej matki zatem, aby porozmawiać z tym lokatorem Serafińskim. No i był bardzo zdziwiony, że nie jest to ten Serafiński, że ten Serafiński nigdy nie był w Oświęcimiu. Ale Tomasz Serafiński nie wydał w tym momencie Witolda Pileckiego. No, prawdopodobnie Cyrankiewicz myślał, że jest to zwykła zbieżność nazwisk. Jednak Witold Pilecki dowiedział się o tej całej
historii. A bardzo ciekawa sprawa jest taka, że jednym z kurierów Witolda Pileckiego już w tej działalności powojennej dla drugiego oddziału generała Andersa, czyli kurierem jeżdżącym z Włoch do Polski, był były niemiecki kapo Johann Lehenich, o którym za chwilę trochę opowiem. No i podczas jednego z takich spotkań Pilecki opowiedział mu, jak to wygląda, że Cyrankiewicz go szukał, ale nie zastał. I tutaj z tego meldunku wynika, że Johann Lehenich, będąc we Włoszech, opowiedział to wszystko. Z tego wyszła plotka, jakoby rzekomo Witold Pilecki miał być zagrożony przez Cyrankiewicza aresztowaniem i ze względu właśnie na tą historię prawdopodobnie to była przyczyna, dlaczego latem 1946 roku Pilecki otrzymał rozkaz wyjazdu z Polski, informacja, że jakoby był już spalony. I tutaj w tym meldunku właśnie Witold Pilecki tłumaczy się, że to jest wszystko nieporozumienie, że Cyrankiewicz tak naprawdę go nie zna. No, a kim był właśnie ten, który kursował, który właściwie tą całą plotkę rozdmuchał? No i tutaj to jest ciekawa postać, Johann Lehenich, numer 19, to był jeden z tych kapos niemieckich, z niemieckich więźniów Sachsenhausen, no to byli więźniowie kryminalni, więc w żadnym wypadku nie należy ich porównywać do politycznych więźniów, do Polaków, którzy bardzo często mieli życiorysy bez skazy, tak jak święty Maksymilian Kolbe, jak kapitan Paulone, to też była bardzo szlachetna, bardzo piękna postać, jak Witold Pilecki. Johann Lehenich przebywał w tamtym obozie, jako był marynarzem, jakiś nielegalny dom publiczny dla marynarzy organizował, za to trafił do obozu. No i rzeczywiście tutaj trzeba powiedzieć, czym byli ci pierwsi więźniowie, ponieważ ostatnio zdaje się, że jest tutaj wiele niedomówień, no to nie byli, że tak powiem, ci więźniowie, dla których zbudowano obóz, bo obóz Niemcy zbudowali dla eksterminacji Polaków, dla zabijania więzienia polskich więźniów politycznych. Ci więźniowie przewiezieni z niemieckiego obozu byli potrzebni tylko po to, żeby znęcać się nad tymi polskimi więźniami. Jest relacja Kazimierza Albina, więźnia pierwszego transportu, jak to wyglądało, gdy oni wysiedli z tego pociągu z Tarnowa i od razu ta grupa Niemców rzuciła się na nich, miała ich bić, kopać, od razu ich ustawiać. Więc tutaj rola tych więźniów funkcyjnych była, żeby tych Polaków poskromić, żeby utrzymywać ich w porządku, żeby się nad nimi znęcać. I wśród tych 30 były rzeczywiście takie wyjątki jak Johann Lehenich, który zaczął pomagać Polakom, ale były to wyjątki. Z tego, jak co wiemy, jak wybierano tych więźniów, to zostali wybrani ci najbrutalniejsi z Sachsenhausen, ci najbardziej bezwzględni, ci, którzy nie mają jakichś ludzkich odruchów, ci, którzy się lubują w sadyzmie, tak ich właśnie dobierano. I tutaj, no akurat Johann Lehenich, tutaj też jest relacja Wincentego Gawrona, że musimy pamiętać, to byli przestępcy, że on był dla Polaków przyjazny, ale jeśli ktoś mu zaszedł za skórę, no to był taki człowiek jednak niepohamowany. Zaraz powiemy też później o jego życiu. No i tutaj ostatnio mówi się o innym z tych kapo, Otto Kiuselu, który rzeczywiście również pomagał polskim więźniom, no ale to był wcześniej złodziej samochodów, za to trafił do obozu. Tutaj trzeba też zastanowić się do końca nad ich intencjami, ponieważ jednak polskich więźniów było więcej niż tych 30 niemieckich kapo. I ci, co po niektórzy, którzy zaczęli Polakom pomagać, mogli rzeczywiście zauważyć, że pomoc Polakom będzie okazją do
ucieczki z obozu. I rzeczywiście Johan Lehenich uciekł z dwoma Polakami, z którymi przygotował podkop. Ten Otto Kissel również uciekł. Co ciekawe, potem został aresztowany, ponownie trafił do obozu, tym razem już jako zwykły więzień. Ale tutaj, jeśli chodzi o ich narodowość, to oni się w pewnym momencie wyrzekli tego, co robią Niemcy, więc tutaj, żeby ich nazywać niemieckimi bohaterami, no oni się tego wyrzekli. Ten Otto Kissel w pewnym momencie mówi, że on nie będzie rozmawiał po niemiecku. A co robi Johan Lehenich po ucieczce? Wstępuje do Armii Krajowej i wraz z Polakami z Armii Krajowej zaczyna walczyć z Niemcami po stronie polskiej, gdzie nawet zostaje odznaczony virtuti militari. Więc oni, widząc zbrodniczość Niemców w tym momencie, przechodzą na stronę polską, odrzucając to, do czego byli wcześniej zmuszani i co państwo niemieckie wtedy propagowało. Tutaj też jest ciekawa sprawa, warta zauważenia, że Witold Pilecki w swoich raportach konsekwentnie pisze Niemcy małą literą. Co pojawia się we wszystkich jego raportach, co pokazuje, no jaki przez te zbrodnie był ten stosunek byłych więźniów do Niemców. No i tutaj rzeczywiście ciekawa sprawa. Johan Lehenich jako ten były niemiecki kapo walczy po stronie AK, otrzymuje virtuti militari i Pilecki spotyka go ponownie we Włoszech w 1945 roku w drugim korpusie Andersa. Wstawia się za nim, mówi, że to był ten kapo, który im pomagał. I Johan Lehenich razem z Pileckim, razem z Bolesławem Niewiarowskim, z Marią Przelągowską jedzie do Polski, więc to był taka ciekawa sytuacja. Były niemiecki kapo, a tutaj wjeżdża Pileckiego do Polski na jego nową misję, co też jednak nie było u niego całkiem bezinteresowne. On, będąc we Włoszech, otrzymał pieniądze od polskich oficerów na to, aby sprowadził do Włoch z Polski ich żony, ich dzieci, więc w ten sposób udało mu się zarobić duże pieniądze. Jechał pod przybranym nazwiskiem, udając, że jedzie z lekami z Czerwonego Krzyża. I tutaj, jak wspomina jeden z towarzyszy Pileckiego, w środku tej drogi ten Johan Lehenich się upił i przez to prawie nie zdekonspirował ich wszystkich i ich misji. I potem jednak mimo wszystko Pilecki i Szelongowska pojechali bez niego. Więc mimo, że tutaj dużo Polaków pomagał, no to był określany jako taki niesforny, nie do końca przewidywalne było jego zachowanie i być może dlatego on jednak oficjalnie nigdy nie został przyjęty do drugiego korpusu Andersa, pomimo tego, że dużo tutaj pomagał. No, postać ciekawa, wciąż niezbadana, no, ale tak jak mówię, to są nieliczne wyjątki, które no, powinniśmy traktować raczej jako ciekawostkę. Bo jeszcze był inny kapo opisany w raportach Pileckiego, no, który jednak z jednej strony trochę pomagał organizacji, ale mimo wszystko spełniał również polecenia Niemców, więc tutaj dużo tych postaci to były takie, które należy no, odpowiednio ocenić. Był Hans Bock, który był morfinistą uzależnionym od narkotyków. No i z jednej strony często w szpitalu pomagał chorym Polakom, ale z drugiej strony realizował polecenia SS-manów, czyli na przykład no, zabijał Polaków za szczykami z fenolu i to on uśmiercił fenolem Maksymiliana Kolbego. Więc tutaj no, na pewno tych kapo nie należy stawiać na równi z więzionymi Polakami, ani jakoś określać
określać ich jako bohaterów. No, były to życiorysy złożone. No, mimo wszystko jako ciekawostka na pewno postać Johanna Lehenicha ciekawa. Tutaj jeśli chodzi o te dokumenty IPN-owskie, bo tutaj właśnie Johann Lehenich w tym kontekście, że to on rozpowszechnił tą plotkę o Cyrankiewiczu. Tutaj jeszcze jest jedna relacja pani Aliny Bieleckiej, która rzekomo miała z Pileckim również rozmawiać o Cyrankiewiczku. Pilecki tutaj w tej jej relacji mówi, że Cyrankiewicz nic mu nie zrobi, bo ja mu życie ocaliłem, no ale to też się nie potwierdza w innych relacjach Pileckiego, gdzie najprawdopodobniejsza wersja jest jednak taka, że Pilecki z Cyrankiewiczem w obozie nigdy się nie widzieli. No i jeśli chodzi o Auschwitz, o Witolda Pileckiego, na pewno warto wspomnieć postać doktora Deringa. Doktora Deringa, który również jeszcze przed tym, jak został więźniem Auschwitz, działał wraz z Witoldem Pileckim w tajnej armii polskiej. I on właśnie został zesłany do Auschwitz w pierwszym warszawskim transporcie. Podobno na początku dostał bardzo, bardzo ciężkie prace, był wycieńczony. Później inni więźniowie wstawili się za nim, przekazali informacje o jego doświadczeniu lekarskim. No i został lekarzem. Pilecki wspomina, jak często właśnie dr Dering pomagał jemu, pomagał jego organizacji. Pomagał bardzo, bardzo wielu więźniom. No i tutaj kontrowersyjna sprawa z doktorem Deringiem po wojnie. Właściwie już później musiał cały czas walczyć o swoje dobre imię. W czym pomagał mu również Witold Pilecki? No, Witold Pilecki w swoim raporcie opisuje doktora Deringa w bardzo dobrym, w pozytywnym świetle, mówiąc o tym, że robił co tylko mógł, aby uratować jak najwięcej Polaków, aby tak to wszystko zorganizować, aby tym najsłabszym zapewnić pomoc, opiekę lekarską. No tutaj wiemy, jakie to były trudne warunki. O doktorze Deringu wspomina również kurier Witolda Pileckiego, Bolesław Niewiarowski. To jest tutaj ostatni taki list od Bolesława Niewiarowskiego do Witolda Pileckiego, który niestety już do Witolda Pileckiego nie dotarł, a tutaj bardzo wiele ciekawych informacji. Między innymi informacja o tym, jaka miałaby być kolejna misja Witolda Pileckiego, kolejna misja już właśnie w 1947 roku. Ten list miał dotrzeć do Pileckiego, ale niestety kurier nie znalazł go. W podobnym czasie został i ten kurier Stanisław Kuczyński aresztowany, co Witold Pilecki. Ta misja to miał Witold Pilecki pozyskiwać informacje później o Polakach zesłanych na wschód, w głąb Rosji. Tak więc widzimy tutaj cały czas ta jego misja, to mówienie o tych ofiarach tych dwóch totalitaryzmów. No niestety już do tej misji z powodu aresztowania nie doszło, ale w tym samym czasie, gdy Witold Pilecki trafił do więzienia, to w więzieniu w Anglii przebywał doktor Dering. Doktor Dering trafił do Anglii. Alina Brewda, Żydówka, ona powiedziała władzom polskim, że rzekomo Władysław Dering był zbrodniarzem, który współpracował przy eksperymentach medycznych z Niemcami i kazała, proponowała, aby sprowadzić go do Polski, aby go aresztować, więc tutaj te komunistyczne władze chciały wokół tego zrobić taką propagandę, przedstawić doktora Deringa jako tego, który już wcześniej miał rzekomo współpracować z Niemcami, jako kogoś o faszystowskich poglądach, jako kogoś, kto brał udział w niemieckich eksperymentach, chciały go sprowadzić. I na jakiś czas, aż do wyjaśnienia tej sprawy, rząd brytyjski aresztował go,
ale badali sprawę, zanim rzeczywiście sprowadzili go do Polski, co na szczęście się nie stało, bo gdyby do tego doszło, mógł dr Dering skończyć podobnie jak Witold Pilecki. Witold Pilecki wiedział, że dr Dering przyczynił się w Oświęcimiu, w KL Auschwitz, do uratowania dużej ilości osób. Zbierał różne relacje, pisał o tym. No i tutaj właśnie w tym liście Bolesław Niewiarowski pisze mu, że bardzo źle jest ze sprawą doktora Deringa, że może jeszcze by się coś przydało, jakoś więcej relacji. No, na szczęście być może również dzięki tym dokumentom sporządzonym przez Pileckiego, jak i wielu innych, doktor Dering wyszedł z więzienia, nie został sprowadzony do komunistycznej Polski. Pracował potem jako lekarz w Afryce. Królowa brytyjska odznaczyła go, nadała mu tytuł Sir. No i kolejne problemy dla doktora Deringa zaczęły się w 1959 roku. Wtedy to inny Amerykanin żydowskiego pochodzenia, żydowski pisarz Leon Uris napisał książkę oczerniającą doktora Deringa, w której pisał, a właśnie, że rzekomo dr Dering miał się przyczynić do śmierci wielu Żydów, do operacji na nich. I dr Dering postanowił wtedy sądzić się. Trwał proces, który dr Dering wkrótce przed swoją śmiercią wygrał po zbadaniu dokumentacji. To też jest bardzo ciekawe, ta cała dokumentacja szpitalna akurat zachowała się. Dr Dering schował ją przy jednym z pieców. Niemcy nie zdołali jej odnaleźć i zniszczyć. I właśnie tutaj okazało się podczas tej rozprawy sądowej, że wszystkie te działania, które prowadził dr Dering, miały na celu ratowanie życia ludzkiego, że tak naprawdę uratował wielu Żydów, a nie doprowadził do ich zabicia. Wspomina o tym między innymi dr Cyra. No, eksperymenty przeprowadzali Niemcy. W wyniku tych eksperymentów, gdzie czasami promieniami rentgenowskimi traktowano narządy płciowe osób poddawanych eksperymentom, doktor Dering to, co później robił, czyli usuwanie niektórych narządów, musiał to zrobić, inaczej doszłoby do śmierci danej osoby. Więc to śledztwo później wykazało, że doktor Dering właściwie robił wszystko, aby ratować więźniów. No proszę Państwa, to tutaj ja chcę pokazać, ponieważ raporty Pileckiego, te szczegóły są znane, natomiast kwestia doktora Deringa, kwestia Cyrankiewicza, kwestia awansu wojskowego Pileckiego, to, że on ma ten stopień kapitana przed wojną, że w obozie, gdy już działa jego konspiracja, on dowiaduje się o tym swoim awansie, po ucieczce z Oświęcimia dowiaduje się o drugim awansie, gdzie tak naprawdę to już jest ten stopień wojskowy, który i tak posiadał przed wojną. To są wszystko takie ciekawostki, które na pewno zasługują na to, aby znaleźć się w filmie o Witoldzie Pileckim. Rozmawiałam podczas tych obchodów 14 czerwca z doktorem Cyrą i jak wiemy, jeden z filmów, który ma powstać, no niestety nie jest oparty na dokumentach, dokładnie na prawdzie historycznej. Doktor Cyra musiał zrezygnować z tego, aby być ekspertem. Poprosił również, aby Muzeum Auschwitz nie było wymienione w tym filmie jako to muzeum, które się tutaj jest ekspertem w tej dokumentacji. No, dlatego wydaje mi się, że warto o tym mówić, ponieważ no, ten film powstaje również za pieniądze polskich podatników, a Witold Pilecki to taka postać, jeśli już ma być film, no to żeby był porządny, żeby te wszystkie tutaj niuanse, o których ja mówię, były w tym filmie ukazane. Jeśli tutaj chodzi również o postać Cyrankiewicza, no to jest zupełnie niesprawdzone. Mogą być tylko pewne poszlaki, jeśli chodzi o doprowadzenie przez Cyrankiewicza do aresztowania Witolda
Pileckiego. Natomiast dwie konkretne osoby, jeśli mamy dokładnie udokumentowane meldunki, które doprowadziły do aresztowania Witolda Pileckiego, to jest Stefan Gus, a następnie Kazimierz Czarnocki jako agent o pseudonimie Zieliński. Wszystkie właściwie inne wersje, które się pojawiają w literaturze, to jedynie hipotezy, gdyż nie są udokumentowane. I tutaj moim zdaniem warto dla prawdy historycznej zwrócić na to uwagę, jak Witold Pilecki napisał we wstępie do raportów z Auschwitz. To jest również piękny tekst, umieściłam go w swojej książce o Witoldzie Pileckim. A niestety w większości tych wersji raportów ten tekst nie został dodany, ale to tylko z tego powodu, że większość wydawców sięgało do Studium Polski Podziemnej, a ten tekst, ponieważ został napisany w 1946 roku, trafił do archiwum IPN-u, gdy Witold Pilecki został aresztowany. Eleonora Ostrowska, on to tak załatwił, aby ona nie została aresztowana, ale żeby przekazała jego wszystkie zapiski z Auschwitz. Ten tekst wtedy też trafił w ręce bezpieki, ale znajduje się również w archiwum w Oświęcimiu. I on tutaj wyjawia, dlaczego pisze, dlaczego się tak interesuje sprawą obozu. Pisze, bo nie jest wszystko jedno. I dla najbliższych rodzin, tych, co tam byli, i dla pamięci samej po nich, pozostawionej wśród przyjaciół, po tych, o których tu na ziemi tak mało wiedzą, a czasem mało wiedzieć chcą, jakimi byli oni w rzeczywistości po odrzuceniu zwierzchnej skorupy noszonej niegdyś pośród ludzi. Nie jest wszystko jedno, więc tutaj Witold Pilecki ten wstęp pokazuje, jak on walczy o prawdę o Auschwitz. No i niech też to będzie teraz nasze zadanie. No tutaj tu również pisze, gdyby swe serce można było dać w ten sposób, dać je wszystkim ludziom, gdyby z tego wynikła dla nich jakaś prawdziwa korzyść, serca by mnie żałował. No to jest taka jego postawa. No bardzo dużo poświęcił, swoje szczęście rodzinne. Bardzo wiele poświęcił na to, aby udokumentować to, co Niemcy robili w tym obozie. Dlatego też należy mu się zasłużone miejsce w Muzeum Auschwitz. No i dlatego też warto o nim pamiętać, żeby też jak najdokładniej ta jego historia była opisana. Jeszcze tylko na koniec, jeśli chodzi o te raporty Pileckiego, no to mamy takie pierwsze informacje, które on wysyłał, będąc jeszcze w obozie. To jest propozycja zbombardowania torów do obozu, to jest informacja o pierwszych gazowaniach w obozie, o zagazowaniu sowieckich jeńców, potem o kolejnych, później informacje przekazywane przez uciekinierów, takich jak Wincenty Gawron, gdzie mówił również o eksterminacji Żydów. I te raporty z 1943 roku zachowały się, dwie wersje on sporządził, które różnią się małymi szczegółami. To też jest bardzo, bardzo ciekawe. Nie wiem dlaczego akurat w ten sposób. I potem w 1945 roku najobszerniejszy raport spisany podczas jego pobytu we Włoszech, gdzie pomagała mu Maria Szelongowska. To jest najobszerniejsze. I jak on później pisze do generała Pełczyńskiego, że proponowano mu już wtedy grube dolary za wydanie tego raportu w Ameryce. Ale on mówi, że na razie by się nie zdecydował na to, ze względu na przykrość, jaką on by czuł, sprzedając to za pieniądze, oraz że twierdzi, że lepiej, żeby to pozostało w polskich rękach. Przekazał to wtedy do drugiego korpusu Andersa wraz ze swoim takim krótkim życiorysem, wraz z tą krótką notatką. No i później kolejny dokument, to jest ten, który tutaj widzimy na zdjęciu, to jest zaledwie 5 stron, zamiast wstępu kilka słów do przyjaciół moich. I to powstało jako taka refleksja już w 1946 roku, już po tym, jak on spotkał kilku swoich byłych kolegów z obozu, jak razem rozmawiali, i to, co on
zaobserwował, to że jemu cały czas zależy, żeby o tym jak najwięcej mówić, a niektórzy woleliby po prostu już przemilczeć temat, o tym zapomnieć, pytają się go, po co dalej on właściwie chce o tym pisać, mówić. I stąd tutaj ta jego właśnie odpowiedź, że chce dać serce, że nie jest mu wszystko jedno i że właśnie chce dać prawdę. Bardzo, bardzo mocne słowa, bardzo ciekawy jest ten wstęp. Również tutaj w nim opisuje, no jak wyglądał apel, te ćwiczenia na apelu, jak Niemcy upokarzali Polaków, więc właściwie na tych wszystkich kilku stronach streszczają się takie najważniejsze jego obserwacje z obozu. No więc postulujmy o to, aby jak najlepiej opisać i przedstawić na ekranie postać rotmistrza Witolda Pileckiego. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo pani doktor za wykład o rotmistrzu Pileckim, o wszystkich ciekawostkach, o których nie wszyscy wiedzą. I to jest bardzo ciekawe. I tutaj chciałam powiedzieć taką rzecz. Wracając do historii KL Auschwitz. Jest jeszcze bardzo wiele do odkrycia przez historyków. I wiele dokumentów, które po prostu wiemy, że istniały, ale część z nich została wysłana do Niemiec, które służyły jako dokumenty dla procesów i wyszły w oryginałach, właśnie w oryginałach. I te oryginały nigdy nie wróciły do Polski. I to samo Armia Radziecka, która weszła do obozu 27 stycznia. Również pierwsza rzecz, co było, to było polowanie na dokumenty. I te dokumenty w skrzyniach były po prostu zabierane. I te wszystkie skrzynie wyjechały do Rosji. I większość tych dokumentów ciągle jeszcze jest w Muzeum Wojskowym Rosyjskim. No i niestety mamy kłopoty, żeby je wydobyć. Byłoby dobrze, gdyby te akta się otworzyły, bo już jest tyle lat po wojnie. Wszystkie, powiedzmy, źródła, muzea, powiedzmy, angielskie, amerykańskie, otwierają swoje dane. Jakoś są informatyzowane. I tutaj byłoby bardzo ciekawe, żeby któregoś dnia strona obecna rosyjska otworzyła swoje akta o Auschwitz. I teraz następna osoba, którą zaprosimy do naszej konferencji, jest pani doktor Jagodzińska, pracownik IPN-u. I pani doktor będzie nam opowiadała o bardzo ciekawych rzeczach, o polskim duchowieństwie, nie tylko w Auschwitz, ale również w innych obozach koncentracyjnych. I tu chciałam zaznaczyć, że polskie duchowieństwo było traktowane w sposób okrutny. Można by powiedzieć, i podejmę to ryzyko, że byli traktowani prawie że na równi z ludnością żydowską, którą postanowiono eksterminować. I dlatego to jest bardzo ważny rozdział, nie tylko w KL Auschwitz, ale również w innych obozach koncentracyjnych. Bardzo prosimy panią doktor o jej wykład, którym na pewno będziecie państwo słuchali z dużym zainteresowaniem. Pani doktor, pani kolej. Dzień dobry państwu, Anna Jagodzińska. Dlaczego polscy duchowni w niemieckich obozach koncentracyjnych? Skąd taka próba przypomnienia martyrologii duchowieństwa polskiego właśnie podczas II wojny światowej w niemieckich obozach koncentracyjnych? Zaznaczę na początku, że przed II wojną światową mieliśmy około 10 200 może trochę więcej polskich duchownych, tych diecezjalnych. Natomiast w czasie wojny zginęła ich prawie jedna trzecia, właściwie około 5 000 było poddawanych różnej eksterminacji, martyrologii, zamykania w więzieniach. A dlaczego taki temat w
polski kapłan w niemieckim obozie koncentracyjnym. Jednym z więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau był mój stryj, świętej pamięci ksiądz Leon Stępniak. On nie był nigdy więźniem Auschwitz, ale w Dachau, wywieziony do Dachau, tam w Dachau, spotykał wielu księży, którzy właśnie przeszli przez obóz Auschwitz i później w pewnym okresie, jak gdyby Auschwitz było takim obozem, to straszne miejsce, miejsce śmierci, miejsce zagłady, było dla wielu polskich duchownych takim miejscem, którym chwilowo ich uwięziono, po czym w listopadzie 1940 roku poprzez tutaj wstawiennictwo Watykanu Adolf Hitler podjął taką decyzję, żeby wszystkich księży duchownych z krajów okupowanej Europy, więzionych w różnych obozach koncentracyjnych, Sachsenhausen, Buchenwaldu, Mauthausen-Gusen, właśnie sprowadzić do niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau, tego pierwszego założonego w 1933 roku niemieckiego obozu koncentracyjnego, nazywanego Musterlager, ponieważ on był wzorcowym dla tworzonych później niemieckich obozów koncentracyjnych. I tutaj jak gdyby jeszcze wyprzedzając relacje księży z obozu Auschwitz, przypomnę, że do obozu koncentracyjnego Dachau wywieziono 1780 polskich duchownych, z czego 86 zginęło, nie doczekało końca wojny. Łącznie z księży zgromadzonych w Dachau było około 2700. Ale być może zadamy sobie pytanie, dlaczego właśnie postanowił zgromadzić tych księży wszystkich w Dachau? To nie było sympatii do księży. To był jak gdyby okazja zgromadzenia ich tu w tym miejscu i zabrania tych kapłanów z pozostałych obozów, ponieważ kapłani zajmowali się do kapłanów. Kapłan jak gdyby wprowadza w obozie taką nadzieję przetrwania. W tych obozach, w których byli, oni spowiadali, zgłaszali się do nich więźniowie, księża dawali rozgrzeszenia. Tak jak na przykład ksiądz Frelichowski do ostatnich chwil spowiadał, opiekował się chorymi na tyfus plamisty pod koniec wojny. Także postawa polskich duchownych w czasie II wojny światowej, nie tylko w obozach, ale tych, którzy jeszcze, których pozostawiono w parafiach, naprawdę zasługuje na głęboko, na pamięć. I na przykład tak Auschwitz, ten niemiecki obóz koncentracyjny, a przede wszystkim obóz zagłady, tutaj oddał życie za Chrystusa pierwszy kapłan kanonizowany po wojnie, ojciec Marian Maksymilian Kolbe. I właśnie w swoim założeniu Auschwitz, pomyślany przez Niemców jako miejsce straceń milionów ludzi, w którym w myśl niemieckiej ideologii nazistowskiej odebrano im prawo do życia. I właśnie w tę 80. rocznicę, 14 czerwca 2020 roku, w rocznicę pierwszego transportu z więzienia w Tarnowie 128 polskich więźniów politycznych, czyli żołnierzy kampanii wrześniowej, członków niepodległościowych organizacji, gimnazjalistów, studentów, skłania do refleksji nad głębszymi przyczynami popełnionych tutaj niemieckich zbrodni oraz do przypomnienia polskich duchownych więźniów tego obozu, którzy w Auschwitz ponieśli śmierć męczeńską za wiarę lub przez obóz zostali odesłani, jak wspomniałam, do innych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, którzy również, miałam okazję poznać wielu z nich, którzy doczekali wyzwolenia. W Auschwitz uwięziono około 464 polskich kapłanów,
w tym kleryków, zakonników, braci zakonnych. Były również uwięzione 35 sióstr zakonnych. Wrócę jeszcze do pytania, dlaczego zajęłam się polskimi duchownymi. Jak już wspomniałam, więźniem obozu w Dachau, także Mauthausen, Gusen i ponownie Dachau, był mój stryj ksiądz Leon Stępniak z Wielkopolski. Kiedy w 2007 roku zaprosił mnie do siebie, nie pierwszy raz, ale z propozycją, żebym przejęła po nim archiwum, które zgromadził w ciągu, żył 100 lat, zmarł dopiero w 2013 roku. Prowadził niebywałą korespondencję z byłymi więźniami obozów koncentracyjnych duchownymi. Wielu z nich spotykał się i ja miałam okazję też z nimi się spotykać. I oni do 2000 roku, ci, którzy jeszcze żyli, ale i wcześniej, niechętnie opowiadali o tych obozowych przeżyciach. Jak gdyby chcieli zachować pewne przeżycia dla siebie, wiedząc, że bardzo często nie jesteśmy w stanie odebrać tej tragedii obozowej, tego, co oni przeżywali, my, którzy nie byliśmy w tych obozach. I wtedy zadał mi pytanie, czy chciałabyś kontynuować pamięć o tych wszystkich księżach, którzy umierając w obozach, a szczególnie w Dachau, mówili do nas, żyjących jeszcze, jak wyjdziecie z obozów, to mówcie i piszcie o nas. Mówcie, co oni z nami tutaj robili. I wtedy powiedziałam, że tak. I właśnie staram się poprzez spotykanie już nie z, bo nie żyje już żaden z polskich duchownych, poza jednym księdzem, który żyje jeszcze w Brazylii, ma w tej chwili były więzień właśnie Dachau, ma 105 lat w tej chwili. W tej chwili pozostały po nich archiwalia i właściwie wspomnienia spisane. I te bezpośrednie relacje, już przeniesione na papier, są niezwykle cenne. W obozie Auschwitz pierwszy transport przybył 14 czerwca 1940 roku. I tutaj już na ten temat pierwszego transportu z Tarnowa był szeroko omawiany. Natomiast ja chciałabym przypomnieć tych więźniów, polskich księży, którzy przybyli z więzienia w Wiśniczu 20 czerwca 1940 roku. Większość z nich była aresztowana wcześniej, osadzona na Montelupi w Krakowie. Później przeniesiono do więzienia w Wiśniczu, równie przepełnionego, tragicznego, naprawdę z warunkami bardzo tragicznymi, jak sam kardynał Adam, późniejszy kardynał Adam Kozłowiecki wspominał. Wiśnicz był taką szkołą przetrwania Dachau i Auschwitz i później Dachau. Tutaj mogłabym jeszcze dodać, że ta kolejna rocznica pierwszego transportu polskich więźniów do Auschwitz obchodzona 14 czerwca 2020 roku, to także próba okazania postawy polskiego kościoła katolickiego z jego duchownymi w obliczu właśnie tak okrutnych warunków, jak opanowały w Auschwitz i w innych niemieckich obozach koncentracyjnych. Gdy szukamy przyczyn niemieckich zbrodni nazistowskich, okazuje się, że ich korzenie ideologiczne sięgają niemieckiego narodowego socjalizmu, nazizmu. Była to ideologia przesiąknięta filozofią ateistyczną, oparta na bazie materializmu biologicznego, w której rasa i jej dobro przybierały charakter wartości wyższej, określającej prawo i moralność, a odrzucającej chrześcijaństwo, depczącej prawo naturalne, prawo boskie i dekalog.
Zwolennicy tej ideologii gardzili wszystkim, co głosiło chrześcijaństwo. Miłość wobec bliźniego, miłosierdzie, szacunek do drugiego człowieka uważali za objaw słabości. W obozach prześladowca wyraźnie ustępował swej ofierze. Im większa była różnica, tym dotkliwsze prześladowania. Dlatego z taką nienawiścią, otaczano inteligencję, zwłaszcza duchownych, bo oni reprezentowali wartości, których obóz i sprawujący w nich władzę zaprzeczali. Stąd również ogromna nienawiść do polskiego kościoła. Niemcy doskonale pamiętali, że tutaj mam na myśli głównie oczywiście tereny polskie, które były w zasięgu zaboru pruskiego. Przez te 120 lat Niemcy doskonale pamiętali, że polski kościół z jego wiernymi odegrał ogromną rolę w odzyskaniu przez Polkę niepodległości. To właśnie polski kościół podjął walkę z zaborcą. Dlatego tak bardzo wielu księży w Wielkopolsce było zsyłanych do obozów koncentracyjnych. Przypomnijmy również, że były takie obozy, jak na przykład obóz w Działdowie, który jest w sumie nie bardzo znanym obozem. W tej chwili dzięki mieszkańcom Działdowa, także dzięki Stowarzyszeniu Pamięć i Tożsamość, tam przypomniano historię polskiego kapłana w tym obozie. W tym obozie zostaje zamordowany arcybiskup płocki, już nowowiejski, wetmański. W tym obozie, w Działdowie, ginie 89 polskich kapłanów z diecezji płockiej, łomżyńskiej, ciechanowskiej, chełmińskiej. Ba, przywożeni są nawet z warszawskich diecezji i włocławskich. I tam zabijani. I do dzisiaj nie wiadomo, gdzie znajdują się ciała zamordowanych arcybiskupa nowowiejskiego i wetmańskiego, dzisiaj w gronie błogosławionych. Również mamy Konstantynów, w którym 6-7 października 1941 roku Niemcy z okolic tutaj częstochowskiej, łódzkiej aresztują prawie 500 księży. Umieszczają w obozie w Konstantynowie, nazywanym przejściowym, ale tam również ludzie umierali. Tam również był to w pewnym sensie obóz zagłady. Może nie zagłady, ale warunki były nieznośne. Natomiast tam nie zmarł żaden z księży, ponieważ już po 3 tygodniach zostali wywiezieni do niemieckiego obozu Dachau. Bardzo wielu księży z diecezji krakowskiej przeszło przez obóz w Auschwitz. Około 90-95% było uwięzionych w Auschwitz. Wielu z nich nie doczekało końca wojny, ale wielu było również później wywożonych właśnie po dekrecie Adolfa Hitlera do Dachau. Wywożeni zresztą byli w różnych etapach podczas II wojny światowej. Można tutaj przypomnieć, że symbolem takiego moralnego i religijnego wymiaru obozów koncentracyjnych w Auschwitz stał się heroiczny czyn Franciszkanina z Niepokalanowa, ojca Maksymiliana Kolbego. Był tu bardzo już też kilkakrotnie wspominany, ale naprawdę ten numer obozowy 16670, ofiarujący się za wybranego na śmierć głodową współwięźnia gajowniczka, był wyjątkowy. Po śmierci ojca Maksymiliana, który oddał dobrowolnie swoje życie 14 sierpnia 1941 roku za tego więźnia w bunkrze głodowym, więźni modlili się już wcześniej za jego pośrednictwem, gdyż wcześniejsza posługa ewangeliczna i oświęcimska postawa, zwłaszcza heroiczny finał, sprawił, że uważali właśnie ojca Maksymiliana jeszcze w obozie za swego patrona, który straszliwej nienawiści potrafił przeciwstawić miłość, a upodleniu człowieka głęboki szacunek i godność.
I również przeciwstawił się godności ludzkiej, przeciwstawił się jako Kościół katolicki. I tutaj Kościół katolicki wyniósł ojca Maksymiliana w dniu 17 października 1971 roku na ołtarze jako błogosławionego. A w 1982 roku na placu świętego Piotra w Rzymie uroczystości kanonizacyjnej przewodniczył Jan Paweł II. Jak wyglądało wojście do obozu koncentracyjnego z tym cynicznym napisem Arbeit macht frei? Tutaj w każdym z obozów, także w Auschwitz, księdza słyszeli, że znaleźli się w miejscu śmierci i zniszczenia, że nie są ludźmi, a swoje człowieczeństwo zostawili poza bramą obozu. Mówiono im, wy jesteście tylko tym, co na waszych piersiach jest wypisane. Jesteście tylko numerem, a numer nie myśli, nie czuje. Nie macie prawa do życia. Jedynym wyjściem na wolność jest komin krematorium. Polski kapłan w obozie ma prawo żyć tylko jeden miesiąc. Osadzeni bez wyroku, zaliczeni do więźniów politycznych, bez możliwości wyjścia na wolność, byli traktowani jak niewolnicy. Niewolnicy niemieccy. Bo musimy pamiętać, że ci więźniowie zamknięci w obozach byli wykorzystywani. To byli niewolnicy niemieccy pracujący dla Niemiec, dla niemieckiego przemysłu, dla niemieckiego przemysłu również zbrojeniowego. Traktowani jak niewolnicy i zmuszani do pracy na rzecz Niemców, zabijani. Odbierano polskiemu kapłanowi nazwisko, ubranie, zdejmując z niego sutannę, jak gdyby zabierano mu tą godność kapłańską. Zabierano przedmioty osobiste, kultu religijnego, różańce, brewiarze, medaliki. Za posiadanie któregokolwiek z tych przedmiotów kultu religijnego groziła kara pobicia, czasami pobicia na śmierć. Odebrano im również prawo do ludzkiego traktowania, ale oni nigdy jakimkolwiek z obozów niemieckich nie utracili człowieczeństwa. Wchodząc do obozu, więźniowie przeżywali często stan ostrej depresji. To, co widzieli, wydawało im się nierzeczywiste, jak koszmarny sen. Tak bowiem był to inny świat od zwykłego ludzkiego świata. Wielu z nich, do tego zwykłego ludzkiego świata nie powróciło. Zostało tam na zawsze. Spaleni w piecach obozowych krematoriów. W koncepcji niemieckiej obozy koncentracyjne, zagłady, pracy przymusowej poza bezpośrednim celem polityczno-ekonomicznym polegającym na jak najbardziej efektywnym i najtańszym wyniszczeniu wroga miały sens głębszy. Było nim oczyszczenie rasy germańskiej z tego wszystkiego, co nie zgadzało się z ideałem germańskiego nadczłowieka. Przyświecała mu daleka wizja świata ludzi pięknych, silnych, zdrowych. Świata, dla którego nie było miejsca dla chorych, kalek, psychicznie chorych. I mówili, sądzili, tak im mówiono, że dla tego pięknego celu trzeba przejść przez te wstrętne okropności obozów koncentracyjnych. Tak twierdzili. W drugim transporcie z czerwca 1940 roku było przywiezionych 313 polskich więźniów z więzienia w Wiśniczu. Więzienia podobnego do więzienia w Tarnowie. Jak wiemy, pod koniec roku 1939-40 na początku były przeprowadzone przez okupanta tak zwana akcja inteligencja, później akcja AB, gdzie po prostu aresztowano polską inteligencję, właśnie polskich również księży i jeżeli nie zamordowano na miejscu, wysyłano do więzień i właśnie takim jednym z więzień był więzień w Wiśniczu czy w Tarnowie, po czym wysyłano ich do obozów koncentracyjnych, ponieważ więzienia w tym krótkim czasie były tak bardzo przepełnione, że właśnie powstała tutaj myśl, żeby utworzyć coś takiego jak w Oświęcimiu obóz Auschwitz. Prawdopodobnie
gdyby nie to, że sam Wiśnicz, samo więzienie Wiśnicz było zbyt blisko osiedli ludzkich, planowano, że pierwszy obóz taki koncentracyjny dla Polaków z tego terenu byłby właśnie utworzony w Wiśniczu. Polscy duchowni byli głównie przewiezieni wtedy, również w tym transporcie 313 więźniów, byli polscy duchowni jezuici, aresztowani wcześniej w Krakowie, jak już wspominałam, najpierw osadzeni na Monteluchach, a potem w Wiśniczu. Powitano ich w obozie oświęcińskim bicie, później SS-mani zabawiali się fotografowaniem częściowo rozebranego i zmaltretowanego kleru. Kler bito po twarzy, kazano robić błazeńskie przysiady, tańczyć. Szczególnie pasmo udręk, poniżenia i godności przeszli polscy księża, podobnie jak polscy święci, jak świeccy więźniowie w pierwszych tygodniach pobytu w obozie podczas tzw. kwarantanny. Ogromne prześladowania z powodu postawy religijnej przeżywali polscy księża więźniowie w kampaniach karnych. Kampanie karne właściwie to były taka krótka droga do tego, żeby więzień został zakatowany albo zmarł z głodu i z chorób. Chciałabym przypomnieć tutaj Państwu jednego z księży. Księdza, który właśnie jako jezuita był aresztowany w Wiśniczu, po czym wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, stamtąd później w transporcie w grudniu 1940 roku do Dachau. Po wojnie spisał wspomnienia z tych obozów, w których był, w przepięknym pamiętniku Ucisk i strapienie. Kardynał, bo przeżył Dachau, przeżył Auschwitz, wyjechał po wojnie, po wyzwoleniu Dachau do Rzymu i tam został skierowany przez papieża ówczesnego do byłej Rodezji w Afryce, do Zambii. I tam pracował jako misjonarz. Po czym w 1998 roku Jan Paweł II nadał mu tytuł, tytuł kardynalski. Był to pierwszy kardynał, pierwszy biskup właśnie w Zambii i właśnie Polak. Polak, który przeżył obóz koncentracyjny, Auschwitz i Dachau. Chciałabym Państwu zacytować jakiś jeden z tych jego zapisów w tym obozowym pamiętniku. Wjeżdżamy na jakąś bocznicę kolejową, dawno już nieużywaną, bo jedziemy powoli, a koła zgrzytają na szynach okropnie. Nie zdawaliśmy sobie wówczas sprawy, co nas tutaj czeka, ale stwierdziłem to później niejednokrotnie, że nie tylko we mnie, ale w wielu innych pozostało niezatarte wspomnienie tego złowieszczego zgrzytu kół na bocznicy wiodącej do obozu oświęcimskiego. W końcu wśród krzyków i bicia wypędzają nas z wagonów i ustawiają na placu pomiędzy dwoma budynkami. Duchowni w sutannach zwracają powszechną uwagę. Po wyczytaniu nazwisk i stwierdzeniu stanu liczebnego transportu zaczyna się rozbieranie. Przebieranie, badanie lekarskie i rejestracja. Zabrano nam dosłownie wszystko. Nawet medalika na szyi nie pozwolili mi SS-ma zatrzymać. Nago idziemy długim rzędem do stolików, gdzie nas rejestrują i dają nam numery. Otrzymamy numer 1006. Potem fryzjerzy usuwają nam owłoszczenie z całego ciała. Wszystkie te funkcje pełnią więźniowie, przeważnie młode chłopaki, którzy przybyli z więzienia w Tarnowie. W końcu do badania lekarskiego. Zastanawiam się, po co im to badanie lekarskie? Czy nie było to tylko sortowanie ludzi, jeszcze jako zdolnych do pracy i tych, których należało jak najprędzej wykończyć? Skierowani do stolarni robił drewniane chodaki. Kilkakrotnie dotkliwi pobity chorował, ale wiara w Boga pozwalała mu na przetrwanie obozowego piekła. 12 grudnia 1940 roku ksiądz Adam Kozłowiecki został wywieziony do Dachau. W Dachau ksiądz Adam Kozłowiecki, kardynał Adam Kozłowiecki, spotkał się z Bronkiem Czechem, znanym olimpijczykiem, zakopiańczykiem. I ten nauczył go stolarki, bo Kozłowiecki został skierowany w Auschwitz
nie tylko do wałowania ciężkim wałem ulic obozowych, do wożenia taczkami kamieni czy żwiru, ale został skierowany właśnie do stolarni, do jednego z komand. I tam Bronek z Czech nauczył go właśnie stolarki. I później, właśnie już po wyjściu z Dachau, kardynał powiedział: dzięki Bronkowi przeżyłem Dachau, ponieważ gdy zapytano przybyłych więźniów, księży w Dachau z mojego transportu, czy ktoś zna zawód stolarkę, ja się zgłosiłem. I został skierowany do bloku 16, nie był w bloku księży, tylko był właśnie w tym komandzie, które było skierowane do pracy przy stolarce. Do końca wojny praktycznie robił tak zwane trepy, drewniaki dla więźniów. Na przykład bardzo ciekawą postacią jest ksiądz Jan Marszałek, który był z transportem w Tarnowie z lipca 1941 roku. On otrzymał numer 18857. I tak zapisał: przy wejściu do obozu miałem koloratkę, każdy więc wiedział, że jestem księdzem. I każdy SS-man podchodził i bił jak w bęben. Z całego pobytu w obozach najbardziej mnie zbito właśnie pierwszego dnia w Oświęcimiu. I tylko dlatego, że byłem polskim księdzem. Pośrodku tego piekła, jakim było życie w Auschwitz, który stał się także miejscem osadzenia polskich księży w tak dramatycznych warunkach, jakie panowały w tym obozie, księża polscy pokazali, że można zachować do końca swoje człowieczeństwo, swoją godność, nadzieję przetrwania. Zapominając o własnej nędzy i poniżeniu, służyli innym cierpiącym w tym okropnym obozowym systemie. Auschwitz trzeba było mieć wiele sił, aby nie zagubić siebie, lecz umieć pojąć sens cierpienia i nie tylko w Auschwitz, we wszystkich innych obozach, więzieniach i mieć ufność, zwycięstwo dobra nad złem. Polscy kapłani tę ufność mieli. Wierzyli, że przyjdzie taki dzień, gdy dobro pokona zło. Wierzyli, że miłość zwycięży nienawiść. Oni wiedzieli, że na ich świadectwo kapłanów czekali współwięźniowie. Wszyscy. Ba, oni również wiedzieli, że często brutalni prześladowcy sam Bóg. Często, gdy rozmawiałam z byłymi księżmi i oni wspominali bardzo, bardzo jak gdyby wiedząc, że to, co robili, to przecież coś tak normalnego. Dlaczego kapłan polski nie miał wspierać więźnia świeckiego? I ja myślę, że tam, w tym obozowym piekle każdego z obozów, tam był Chrystus w tym właśnie obozowym pasiaku, właśnie w każdym z tych kapłanów. Również musimy tu też pamiętać, że oprawcy obozowi w krawy sposób tępili każdy przejaw religijności w życiu obozu, to jednak pulsowało one ze wzruszającą religijnością. I właściwie wszędzie tam, gdzie znalazł się kapłan polski, wierni więźniowie skupiali się wokół niego i prosili o modlitwę, o spowiedź. Na przykład z relacji księży bardzo ciekawe są takie wspomnienia dotyczące, jak wyglądała spowiedź święta w Oświęcimiu, w Auschwitz. Aby nie wzbudzić podejrzenia, udając rozmowę, serdeczny dialog, odbywało się za barakiem kanapy na Birkenstrasse. Kapłani rozgrzali kolumny skazańców wkraczających w czeluści bunkrów oświęcińskich, transporty do komór gazowych, rozstrzeliwanych pod ścianą śmierci, umierających na placu apelowym, zabijanych w komandach pracy w szpitalu obozowym. Pisze Konrad Szweda, więzień Auschwitz. Proszę zobaczyć, co za tytuł. Ten więzień Auschwitz, Dachau, swoje wspomnienia zatytułował Kwiaty na Golgocie, bo oni byli jak te kwiaty właśnie.
Spowiadałem się u Mariana Kolbe. Bóg jeden wie, ile światła i mocy wlewał do duszy. Księża Adam Zięba, Władysław Puczka często spowiadali więźniów pod pozorem dyskusji podczas spacerów alejką między blokami w kierunku Soły. Modlitwa tym więźniom przynosiła ukojenie i odprężenie. Księża w ukryciu również w Auschwitz i nie tylko, we wszystkich obozach odprawiali także msze święte. Hostie i wino właśnie były tutaj przemycane do Auschwitz, ukryte w zakamarkach pasiaków. Przemycały je komenda zewnętrzne pracy, księża salezjanie i inni. Hostie i wino mieszkalne do obozu ukryte w zakamarkach pasiaków przemycały także księża salezjanie. Tak wspomina pierwszą mszę świętą ksiądz Szweda, wspomniany przeze mnie. Pamiętna niedziela 16 listopada 1941 roku. Pierwsza msza święta na piętrze czwartego bloku. Na sali kłębi się nawał pracy. Panuje ruch, rozgwar. W ciemnym przesmyku między trójodygnacyjnymi łóżkami ustawiono taboret. Na nim prosty krzyż miał zastąpić ołtarz. Mały kielich z trzech części mszał w formie nikłego zwitku papieru. Ksiądz odprawiający mszę świętą był ubrany w więzienny pasak. Nie miał sutanny ani ornatu. W pozycji siedzącej rozpoczyna najświętszą ofiarę. Na patenie blaszanej obok hostii podnosi się ku niebu ofiarę cierpień, krwi, łez i potu tysięcy więzień. Msza święta skończona. Konsekrowane hostie zawijają w białą chusteczkę. Jak w największym ukryciu rozdajemy więźniom. Odtąd w każdą niedzielę w piwnicy, na strychu, w pompowni o zmroku z narażaniem życia odprawiali msze święta. Księża, na przykład ksiądz Dąbrowski, Podkuli, Smorański, Waloszek z Grzaby. A w znanym tutaj w tym bloku 11, zwanym blokiem śmierci, tutaj więźniowie oczekiwali z wyrokiem śmierci, organizowane tak zwane suche msze. Na przykład przez blok śmierci przeszło wielu również polskich kapłanów, na przykład ksiądz Józef Kania, kapelan AK, rozstrzelany 20 czerwca 1944 roku. Wielu polskich księży katolickich więźniów Auschwitz zostało wyniesionych na ołtarze przez papieża Jana Pawła II w gronie 108 błogosławionych w 1999 roku, którzy ponieśli śmierć jako męczennicy za wiarę. Wśród nich Ancjem Kopliński z Warszawy, już za życia otaczała go słowa świętości. Pamiętając o tych kartach historii XX wieku, to nasz obowiązek wobec tych, którzy cierpieli i zginęli w niebieskich obozach koncentracyjnych. To także obowiązek wobec przyszłych pokoleń, którym przybliżymy tamte doświadczenia II wojny światowej. Dzień tych strasznych niemieckich zbrodni to także historia zwycięstwa wartości, które przetrwały w tak dramatycznych okolicznościach, jakim były niemieckie obozy koncentracyjne. Oceniając sprawiedliwie wydarzenia obozowe, zachować wiarygodność w faktach o sprawach niezrozumiałych i niewiarygodnych jest konieczne. Tutaj mogłabym przedstawić kilka postaci osób, które zostały w gronie błogosławionych. Na przykład ksiądz 16 października 1941 roku, ksiądz Kazimierz Sykuliński, został rozstrzelany 1 grudnia 1940 roku. Brat zakonny Dacki z klasztoru w Warszawie został zmasakrowany 11 kwietnia 1942 przez strażników obozu. Ksiądz Wojciech Nierychlewski, aresztowany w Krakowie, został prawdopodobnie utopiony w basenie lub zastrzelony. 7 lutego 1942 roku ksiądz Józef Kowalski, salezjanin, aresztowany w Krakowie, został zamordowany 4 lipca 1942 roku za odmowę podeptania różańca. Ponieważ nie można było posiadać, jak już wspomniałam, przy sobie żadnych przedmiotów kultu religijnego, księdzu Józefowi Kowalskiemu udało się, prawdopodobnie być może ktoś przemycił dla niego z obozowego magazynu odzieży różaniec.
Po odkryciu tego różańca u niego Niemiec, SS-man kazał mu ten różaniec podeptać. Ale on oczywiście odmówił, uklęknął i zaczął odmawiać modlitwę na różańcu. Po czym SS-man kazał mu ziarnko po ziarnku za niepodeptanie powykać. On to czynił, został później zakatowany na śmierć. Ksiądz Piotr Dańkowski z archidiecezji krakowskiej został zamęczony 3 kwietnia 1942 roku. Kazano mu odbyć drogę krzyżową z ogromną drewnianą kłodą. Gdy umierał, powiedział współwięźniom: do zobaczenia w niebie. Stanisław Tymoteusz, niepokalana zmartwychwstania i głodu 28 lutego 1942 roku, także w Auschwitz. Tutaj tych księży, jak wspominałam, było 464. Połowa z nich została tam na zawsze. Część doczekała wyzwolenia, część została wysłana do innych obozów koncentracyjnych. Pamiętajmy także, że więźniami Auschwitz były także siostry zakonne. Wśród nich w gronie błogosławionych siostra służebniczka starowiejska Katarzyna Celestyna Faron, a także siostra urszulanka z Unii Rzymskiej. Dzieje tych niemieckich zbrodni dokonanych na Polakach, kapłanach, Polakach i ludzi wielu narodów i religii to także historia zwycięstwa wartości, które przetrwały w tak dramatycznych okolicznościach, jakim był właśnie obóz Auschwitz. Nie kaci zwyciężyli i nie tyrani, lecz oni. Kardynał Martini, późniejszy papież Paweł VI, napisał po wojnie: obóz był nie tylko miejscem tortur i grzechów, ale także miejscem, w którym Bóg dokonywał wielkich rzeczy, a człowiek z Bogiem współpracował. Ja chciałabym powiedzieć, że niech Auschwitz i obozy koncentracyjne kojarzą się na zawsze, nam na zawsze ze zwycięstwem nad nienawiścią. Jan Paweł II podczas homilii Auschwitz-Birkenau powiedział: na miejscu tak straszliwego podeptania człowieczeństwa, godności ludzkiej, zwycięstwo człowieka. Historia polskich duchownych w niemieckich obozach koncentracyjnych, gdyby opowiedzieć losy ich wszystkich, to nasze spotkanie po prostu bardzo długo by musiało trwać. Dlatego chcę powiedzieć, że po wojnie polscy duchowni bardzo starali się z mieszkańcami Oświęcimia, aby na ich terenie, na terenie właśnie Oświęcimia, został wybudowany kościół, który byłby takim oddaniem hołdu wszystkich pomordowanych, nie tylko kapłanów, ale wszystkich więźniów pomordowanych, także Auschwitz, ale i we wszystkich niemieckich więzieniach, katowniach, obozach koncentracyjnych. I tutaj w archiwum mojego stryja znajduje się bardzo ciekawy dokument. Dokument, jest to korespondencja między wówczas jeszcze metropolitą krakowskim Karolem Wojtyłą, a przedstawicieli archidiecezji, kurii diecezji. I krótko chciałabym jeszcze przytoczyć właściwie taka propozycja wysłana 10 października 1973 roku do byłych więźniów zagłady w Oświęcimiu i innych obozów koncentracyjnych. Jako biskup kościoła krakowskiego, na którego terenie znajduje się Oświęcim, miejsce obozu zagłady wielu milionów męczenników, poczuwał się do obowiązku postawienia kościoła pomnika poświęconego ofiarom tego straszliwego obozu. Od szeregu lat zwracają się do mnie jako ordynariusza archidiecezji krakowskiej przedstawiciele różnych kręgów społecznych w kraju i za granicą, w tym szczególnie pozostali przy życiu byli więźniowie obozu zagłady w Oświęcimiu, różnych wyznań i ich rodziny oraz wierni. W sprawie budowy kościoła na terenie Oświęcimia jest więc moim szczególnym obowiązkiem przypomnieć dawniejsze i podać do wiadomości aktualne, narastające fakty.
odnoszące się do całokształtu tego zagadnienia. Świadomość potrzeby budowy kościoła w Oświęcimiu na terenie rozbudowującego się osiedla Dwory, przesiąkniętym krwią pracujących tam więźniów obozu koncentracyjnego, uzyskała realne kształty w 1957 roku, gdy została z władzami wojewódzkimi w Krakowie uzgodniona budowa tego kościoła. Wówczas to wierni ofiarowali pod budowę kościoła odpowiedni teren. Podczas uroczystości poświęcenia placu budowy kościoła został wzniesiony krzyż i wydawało się, że kościół w krótkim czasie zostanie wybudowany. Niestety nie stało się inaczej z przyczyn kościelnie niezależnych. Z biegiem czasu zainteresowanie sprawą budowy kościoła w Oświęcimiu zaczęło nabierać głębszego podłoża historycznego. Oczywiście imienia ojca Maksymiliana Kolbego. Beatyfikacja Kolbego, więźnia obozu, uroczystości z nią związane wzmocniły jej martyrologiczny, międzynarodowy charakter. Pisząc o tym wszystkim w drugą rocznicę beatyfikacji ojca Maksymiliana Kolby, pragnę zauważyć, że do moich wysiłków i zadeklarowanej pomocy episkopatu różnych narodowości powinno dołączyć i wasza więźniów postawa. Żyjący za granicą oczekują na to, aby rozproszone inicjatywy znalazły swój wyraz w formie uznanych tradycją oraz odpowiednimi normami prawnymi i aby starania o budowę kościoła mającego stać się kościołem męczenników narodów pod wezwaniem błogosławionego ojca Maksymiliana Kolbego zostało uwidocznione pomyślne wynikiem. Wspominając o tym, liczę na waszą odpowiedź. I tutaj jest również odpowiedź episkopatu, jest również odpowiedź mojego stryja, który był wówczas proboszczem w takiej małej miejscowości pod Kościanem Wonieś w Wielkopolsce. I oni podpisali się, wielu mieszkańców właśnie wysłali do metropolity krakowskiego, właśnie Karola Wojtyły, wysłali pismo, że oni będą robili wszystko, oni wierni, żeby ten kościół tam został wzniesiony. I pamiętajmy, że właśnie jaka była historia jeszcze krótko. W 1957 roku ustalono miejsce pod budowę kościoła. W 1958 ustawiono krzyż na placu budowy. Ale już w 1958 roku władze PRL-u cofnęły zgodę. W 1963 roku w tym miejscu tworzono boisko sportowe. Ale już w 1980 uzyskano zgodę na budowę kościoła po właśnie tej interwencji od 1973 roku. I w 1988 roku po licznych staraniach zakazanych budowy władz PRL ostatecznie kościół pod wezwaniem świętego Maksymiliana został konsekrowany przez kardynała Franciszka Macharskiego. To krótka taka jak gdyby przypomnienie tej walki właśnie o pamięć polskiego kościoła, o pamięć o tych pomordowanych więźniów, nie tylko księży duchownych, ale również Polaków i innych narodowości. Natomiast właśnie w tej chwili Instytut Pamięci Narodowej, a właściwie tutaj pani Hanna Etemadi, która jest autorką już filmów o takich inteligencji, akcja AB, pokazująca właśnie eksterminację, martyrologię polskiej inteligencji, w tej chwili przygotowuje film we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. I tutaj przygotowujemy film właśnie, dokument o polskich duchownych w niemieckich obozach koncentracyjnych. Oczywiście tym centralnym obozem, który chcemy pokazać i w nim polskich duchownych, to będzie oczywiście obóz w Dachau, ale poprzez Auschwitz, na przykład poprzez postać kardynała Adama Kosłowieckiego, pokażemy również obóz koncentracyjny niemiecki Auschwitz. I ten obóz zagłady oczywiście. I również jak gdyby tutaj pokażemy tą drogę polskich księży z pozostałych
obozów, podobozów ze Stutthofu, z Fortu VII w Toruniu, Fortu VII w Poznaniu, w Żabikowie pod Poznaniem, wielu, wielu innych miejsc, właśnie z Tarnowa, z Wiśnicza. Chcemy tutaj pokazać drogę tych wszystkich duchownych, którzy później zostali zamordowani w 868 zamordowanych w Dachau, ale ginęli również w takim obozie koncentracyjnym jak Mauthausen, Gusen. Tam zapędzeli do pracy w kamieniołomach, byli poddani niebywałej eksterminacji. Proszę sobie wyobrazić, że z wywiezionych do budowy Gusen pod obozu Mauthausen, Gusen 1, obozu na terenie Austrii, który to był przeznaczony dla polskiej inteligencji, budowany w 1940 roku, wywieziono również polskich duchownych, 150. Tylko od sierpnia do grudnia 1940 roku, kiedy to z powrotem ich wywieziono do Dachau, zamordowano tam 500 polskich kapłanów, właśnie głównie w tych kamieniołomach. Tutaj również chciałabym jeszcze podkreślić, że takim drugim aspektem, gdzie też powinniśmy o tym pamiętać, było wywożenie polskich duchownych w tak zwanych transportach inwalidów do komór gazowych, głównie do Linzu, do zamku Hartheim koło Linzu w Austrii. Tylko w tym obozie, w tym zamku, w komorach gazowych zamordowano 310 polskich duchownych z samego Dachau. Natomiast takim miejscem, które ostatnio bardzo mi zależy, żeby było upamiętnione, to jest Friedhof Père Lachaise, stary cmentarz przy Monachium. Na tym cmentarzu spoczywa przeszło 200 polskich kapłanów w imiennych urnach skremowanych w jednym z kościołów, w którym do dzisiaj odbywają się kremacje, właśnie z tych transportów inwalidów, które bardzo często te zamordowani w transportach inwalidów w tych komorach gazowych Hartheim zostali przywożeni z powrotem do Monachium, tam rejestrowani, spaleni w kościele, w krematorium i było ich około 240 polskich duchownych i byli, każdy oddzielnie był skremowany. W związku z tym utworzono listę tak zwaną imienną. Każda urna ma numer kolejny spalania i do tego sporządzona lista, czyli doskonale wiemy, w którym miejscu, w której urnie, na tym cmentarzu nazwanym Gajem Pamięci spoczywają polscy duchowni, również błogosławieni, jak na przykład ksiądz Kupski błogosławiony z archidiecezji poznańskiej. Te urny do 50 roku stały w tym kościele Ostfriedhof i dopiero w 50 roku burmistrz Monachium dokonał takiego uroczystego pochówku. I w tym roku miała się odbyć wielka uroczystość polskiego kościoła, polskiej archidiecezji i księża. Tam mieliśmy złożyć hołd, odprawić mszę świętą tym wszystkim pomordowanym księżom i tam pochowanym. Niestety to, co w tej chwili się stało, pandemia gdyby przeszkodziła tutaj i uroczystości zostały odłożone na przyszły rok. Natomiast jeszcze wspomnę, już kończąc, że również miałam przyjemność poznać niezwykłych ludzi z Wenecji, Włochy, Aldo Navoni i Federice Pucci. Są to ludzie, którzy nie są historykami, ale któregoś dnia, kilka lat temu, przyjechali do Polski, pojechali do Auschwitz. I w Auschwitz zobaczyli, że tam byli mordowani Polacy. I dotarli, postanowili, zainteresowali się tymi Polakami. Proszę sobie wyobrazić, że przyjechali do Warszawy, weszli do księgarni i tam wśród starych różnych pism, rękopisów, pierwsza rzecz, którą zauważyli, to był list pisany właśnie przez jednego z więźniów z Auschwitz. I dotarli do rodzin
wielu więźniów Auschwitz, które przekazały im listy. Listy pisane z Auschwitz. I te listy zebrali w całość i przygotowali publikację, której w tej chwili jest przygotowywana do wydania w Instytucie Pamięci Narodowej w Biurze Upamiętniania. I jeszcze zacytuję ich właściwie takie kilka zdań o nich. Polska oczarowała już nas podczas pierwszej wizyty. Kraków urzekł nas swoją elegancją i świeżością. Ogromnym dziedzicem kultury, obfitością wiary. Pierwszy przyjazd do Auschwitz i Birkenau był wstrząsem, który później bezustannie do nas wracał i nie zostawił w spokoju. Wtedy właśnie, jak również podczas kolejnych wizyt, rodziła się nasza pierwsza publikacja patrzona tytułem. Listy z Auschwitz, będąca zbiorem fotografii przedstawiających miejsce największych zbrodni. Tak jak przypuszczaliśmy, nasza wędrówka nie zakończyła się jednak w tym miejscu. Uwaga nasza zaczęła się skupiać już na samych miejscach, lecz ludziach, obywatelach Polski, którzy jako pierwsi zostali uwięzieni w obozach koncentracyjnych. Ludziach, których ojczyzna została 1 września 1939 roku napadnięta z zamiarem wyniszczenia jej prawowitych mieszkańców, a następnie zaludnienia mężczyznami i kobietami czystej rasy niemieckiej. I zaczęliśmy poszukiwać informacji, podróżując po Polsce. Staraliśmy się odnaleźć miejsca, skąd pochodzili uwięzieni Polacy. Próbowaliśmy otworzyć życiorysy każdego i każdej z nich, sprawiać, by ich słowa wybrzmiały przekonani, że historia pisana przez wielkie H pomija niekiedy losy pojedynczych ludzi, którzy tę historię budują. I postanowili zacząć od listów z pierwszego transportu z 14 czerwca 1940 roku, właśnie z miejscowości Tarnów. Proszę Państwa, to dzisiejsze spotkanie dla mnie jest również bardzo ważne, ponieważ przypominamy miejsca, które często zadaję sobie pytanie, czy o tych miejscach, o ludziach, którzy byli zabijani, którzy byli więzieni, którzy pozostawili swoje rodziny, zabierali z domów, z kościołów, czy pokolenie wcześniejsze tych więźniów zdołało zapisać i przekazać wszystko, co przeżyli? Czy my, nasze pokolenie, pani Barbaro, jesteśmy w stanie wszystko, co wiemy, zapisać? Czy jesteśmy w stanie mieć nadzieję, że te przekazy historyczne, które tutaj pani również, o które pani dba, bo to pani jest w tej chwili tą osobą, która na przykład przypomina 14 czerwca Auschwitz. To prezydent tutaj, nasz prezydent polski Andrzej Duda był pierwszy raz tego dnia i rząd, by upamiętnić polskich pierwszych i późniejszych więźniów obozu Auschwitz. Także ja ze swojej strony serdecznie dziękuję i pani rola w upamiętnianiu na pewno pomoże tym młodym ludziom w tym, że oni też, wielu z nich, będzie dbało o przekaz, o Polakach, tych cichych bohaterach, tych cichych również, bo o tych wielkich to bardzo często wiemy i słyszymy, ale przecież wśród nich byli tak zwani cisi bohaterzy, bohaterowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani doktor. Ma pani rację. Tych cichych bohaterów to było bardzo dużo. To było ich tysiące, tak muszę powiedzieć. I konferencja, właściwie wykład, który pani zrobiła, opowiedziała nam o duchowieństwie polskim w Auschwitz, w Dachau, w Gusen, w Soldau, w Działdowie. Tak, to jest tragiczny etap. Ale chciałabym powiedzieć taką rzecz. Wrócę do 14 czerwca 1940 roku.
tutaj taka ciekawostka. Nie będę robiła żadnego komentarza, ale muszę to powiedzieć. W 1947 roku zostało powołane muzeum. Nazywało się wtedy Muzeum Oświęcim Brzezinka. Potem, powiedzmy, po różnych aktach, w momencie, kiedy żeśmy stali się tak zwanym sitem UNESCO, zmieniło to się na Auschwitz-Birkenau. Ale co chciałam powiedzieć? Od 1947 roku, od pierwszego dnia, kiedy powstało muzeum, 14 czerwca był obchodzony w sposób bardzo uroczysty. I był to reżim komunistyczny już wtedy, bardzo ciężki. Już Sowieci, już jak to się mówi, butem nam głowę nadepnęli. Ale zachowały się filmy, które ja oglądałam parę razy. I ten dzień był celebrowany zawsze mszą świętą najpierw pod ścianą śmierci przy bloku 11, później pod blokiem 11. Jak gdyby to było takie przypomnienie, wypełnienie testamentu więźniów z Auschwitz I, z tego obozu, powiedzmy, koncentracyjnego, gdzie więźniowie i słuchali mszy odprawianej przez księży na korytarzach więziennych, kiedy byli tam Niemcy. I tak trwało, i ta msza była odprawiana co roku do roku 2015. I to był bardzo piękny moment tego dnia, takie podsumowanie, takie, powiedzmy, to, co więźniowie chcieli, to był ich testament. Właśnie więźniowie z pierwszego transportu bardzo kładli nacisk, żeby ta msza była. Właśnie w tym miejscu. I nie będę wchodziła w detale, bo to naprawdę nie ma sensu, ale od 2016 roku, kiedy zmienił się organizator obchodów, msza święta już nie jest odprawiana. Były różne naciski, były różne prośby, właśnie naciski, to może bym powiedziała nie, ale były prośby, żeby ta msza wróciła, żeby była. I muszę powiedzieć, że do dnia dzisiejszego nie udało się to nam. Wierzę, że w tym roku, kiedy przyjechałam, wierzyłam, myślałam, no może marzyłam, jestem marzycielką, jak prezydent będzie w czasie tego święta, msza wróci. Skromna msza, ale wróci pod ten blok 11. Nie wróciła. Jest odprawiana oczywiście w miejscu, które jest dosyć oddalone. Zresztą przepiękna msza, naprawdę piękna. Ale ja bym wolała, żeby na przykład mniej piękna, skromniutka, odbyła się tak, jak to się odbywało właśnie w tym pierwszym okresie, kiedy byli Polacy. To wszystko. Więc może jakieś, powiedzmy, dobre duszki spowodują, że w przyszłym roku będziemy mieli tą mszę. Wszystkim bardzo dziękuję za cierpliwość, za wysłuchanie różnych opowieści o Auschwitz. O Auschwitz można mówić godzinami. I niekoniecznie, powiedzmy, o jednej grupie społecznej, religijnej i drugiej. Nie, bo to nie jest cel. Tam byliśmy wszyscy. Czy żeśmy byli katolikami, czy byliśmy Żydami, czy byliśmy protestantami, czy byliśmy wyznawcami, świadkami Jehowy, czy byliśmy Sinti, czy byliśmy Romami, czy byliśmy nawet ludźmi oznaczonymi różowym trójkącikiem. Dzisiaj to się nazywa LGBT. Byli. Tak samo wszyscy cierpieliśmy. Byli prawosławni. Także tu ten obóz należy do wszystkich. I nie należy z tego obozu robić symbolu, tylko jednego symbolu. I to bym chciała, żebyście o tym pamiętali. Dziękuję bardzo za konferencję. Dziękuję IPN-owi. Zwłaszcza personalnie dziękuję panu prezesowi Szarkowi, który do niej doprowadził, bo to jego pomysł, żeby ta konferencja się tu odbyła. Dziękuję bardzo.